O, ja, uwaga, uwaga, widzowie, to jest malutki, straszny wilk w lesie. O mój Boże, wilczku, ale co się dzieje? Ale wilki, proszę was, pogadajmy. Nie, dobra, wiecie co, zmiana planów, ja stąd uciekam. O mój Boże, ale co teraz, chciałam uciec. Dobra, widzowie, niech będzie tutaj. Nie, proszę, zostawcie mnie, ja dam wam darmowe jedzenie, naprawdę. Wy mi zrobiliście, naprawdę kręci mi się w głowie. Ale nie, widzowie, chyba ze mną coś się dzieje. Ale nie, poczekajcie, co się właśnie stało, dlaczego ja mam ogon? Poziom wilka równa się level pierwszy. Halo, przyjaciele, proszę pomocy, ja mam ogon. Goty, nie powaliło cię, to jest po prostu przesada. Ja nie mogę, ale serio, głupi Goty, nie dam się na to nabrać. Ale poczekaj, nie, to serio jest prawdziwy ogon. No nie wiem, mamy wilka w szkole, teraz wszyscy uciekać. Nie, ale poczekajcie, to nie jest prawda, ja jestem dobry. Rywale, jesteś w szkoły teraz, głupi kidusku. Posłuchajcie, ale ja Czy ciebie powaliło, by mamy zakaz zwierząt w szkole. Rozumiesz to, Goty, teraz zostajesz wyrzucony z brukowej szkoły. Dlaczego wszyscy mnie wyzywają, co ja takiego zrobiłem? Przecież to nie moja wina. Ale mamo i tato, proszę pomocy, mnie ugryzł wilk. Ja nie mogę, ale Goty, przestań kłamać. Teraz chodź tutaj, to czas odciąć ci ten głupi zabawkowy ogon. Ale to nie jest zabawka, naprawdę, przestańcie mnie tu nerwować. Bo uczynamy mu ten sztuczny ogon. Ale nie patrzcie, proszę, posłuchajcie. O Jezu, to naprawdę bolało. Ale nie, rodzice, ja znowu to czuję, co się znowu dzieje. Poziom wilka podniósł się do levela drugiego. Poczekajcie, ale co jest, bo wyrosły uszy. Widzowie, ale ja jestem naprawdę głodny. Pyszny komputer. Pyszny jedzonko maciek. Pyszny samochód za milion dolarów. Pyszne dziecko, pyszny braciszek. Nie, nie, ale synu, to już jest po prostu przesada. Zjadłeś nasze jedzenie, samochód i naszego syna. Ja jestem teraz jeszcze głodniejszy. Pyszny dom. Goty, ale rozumiesz, to my cię nienawidzimy. Teraz wywalaj z naszej rodziny i nigdy nie wracaj. Rodzice, proszę wybaczcie, ja się naprawdę poprawię. Co jest, widzowie, ale poczekajcie, gdzie ja jestem? Ja nie mogę, boli mnie głowa, bo ja jestem. Jestem straszny wilkołakiem. Teraz ja czuję się jeszcze głodniejszy. Ale Goty, co ci się stało? Co ty tutaj robisz? To jest zemsta za wszystko, co mi zrobiliście. Ty, dyrektorze, Goty, też jesteś zwiedzony za wyrzucenie mnie. Taki żor. Jej, patrzcie na to, nowa maskotka w przedszkolu. Tuli, tuli, futro ma prawie jak prawdziwe. Ja nie jestem żadną maskotką, ja jestem groźnym wilkiem. Ja jestem groźnym i mega szybkim wilkołakiem. Ale że policja, poczekaj, o co chodzi? Teraz, głupi wilku, jesteś aresztowany. Idziesz z nami do więzienia, zabijałeś niewinnych ludzi. Ale naprawdę, proszę, policjanci, uwierzcie, to naprawdę nie byłem ja. Zamknij się i teraz chodź do celi i nabierzemy się na to. Ojoj, co to za głupi przebieraniec, wilczek. Ale chłopaki, posłuchajcie, naprawdę radzę wam nie zostawić. A masz, Big głupi wilku, fury. Ojoj, głupi wilczek, głupek jak ty. No i do tego na koniec spuszczenie w kibelku. Ja jestem. Jestem naprawdę wkurzony. Poziom wilka obecnie wynosi level trzeci. Poczekaj, ale Goty, no nie, co ci się stało? Nie, dobra, ja stąd uciekam, on nas dosłownie zaraz zje. Chodź tutaj. Bo teraz też jesteście wilkami. Wygryzę te kraty i uciekniemy z tego głupiego więzienia. Ja, co jest, my teraz jesteśmy jeszcze szybsi. Teraz czuję się jeszcze bardziej zły. To już trzeci poziom wilka, ale poczekaj, nie. Ale co się dzieje, widzowie, poczekajcie, gdzie ja jestem? Jest, udało się, uratowaliśmy go, proszę, tu nowo. No i od teraz jesteś moim pieskiem i ja cię adoptuję. O nie, ale ci mi się coś przewidziało. To wcale nie był żaden pies. Ale widzowie, co się dzieje, gdzie ja jestem? Ale co jest, ja jestem w jakimś domu? Chodź za mną, piesku, to czas na zabawę. Ale jaki piesku, ja nie jestem żadnym psem. Teraz całe wojsko złapać tego głupiego wilkołaka. Ale wilkołaki nie istnieją, przecież to jest niemożliwe. Powiedziałem, teraz dopadnijcie go, zniszczcie go, złapcie go, zjada ludzi. Ja, jakie to jest epickie, co jest? No i bum, piesku, masz gola, ze mną nigdy nie wygrasz. Ale poczekajcie, kochani, co to są za dźwięki? Jest, udało się, ja wygrałam, ja w to nie wierzę. Teraz oddajcie wilka, albo te czołgi was zniszczą. No ale poczekajcie, jakiego wilka? O nie, ale co teraz, co teraz, co teraz? No i to jest wasz koniec za 3, 2, 1. Ale ja samemu nie dam rady, muszę szybko osiągnąć czwarty poziom wilka. Bum, byk, bum, macie za swoje. Teraz wchodzimy i oddajcie wilka, albo naprawdę pożałujecie. Goty, ale proszę cię, myśl. Wiem, dobra, niech będzie to czas na siłownię.
No i jest, udało się, jestem silniejszy. Dobra, ale muszę być jeszcze szybszy. Gotti, ale proszę cię, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, dobra, sami tego chcieliście. No i jeszcze do tego wytrzymałość. O, to boli naprawdę, o, moje kości, co się dzieje? O, moje kości, o, co jest? Ale jest, udało się, czwarty level wilka. Big Bobu, macie za swoje teraz do ciągu. Idziecie do najbardziej strzeżonego więzienia na świecie. Nie, nie, ale po prostu nie ma takiej opcji. Teraz macie ich po prostu zostawić, rozumiecie to? Oj, oj, wilczek, wilczek, serio myślisz, że coś tam zrobisz? Tak, bo właśnie ja używam omega uderzenia wilkołaka. Zobaczysz, głupi wilku, jeszcze cię dopadniemy. Ja nie mogę nie wierzyć, że ty, piesku, nas uratowałeś. Nie rozumiesz, to spalaj wilkołaku od mojej córki. Ale czemu, przecież my jesteśmy rodziną. Nie rozumiesz tego, nikt cię tutaj nie chce, ty jesteś obrzydliwy. To wcale nie jest prawda, przestańcie mnie denerwować. Ale mamo i tato, stójcie, ja go kocham. Nie, no ale teraz to przesadziliście. Dam, pyszny tata i pyszna mama. To jest wszystko, przecież wiesz, co ja jednak cię nienawidzę. Ale teraz już mnie nikt nie lubi. Ja się tak starałem, co jest ze mną nie tak. Ale ja czuję, że to się wymyka spod kontroli. I ja tak jakby czuję, że chcę zniszczyć cały bruk HWNRP, ale on zniszczył policję i wojsko, już po prostu nie wiem, co robi. Okej, dobra, widzowie, wsiadam do tego czołgu. No i pół ten Tommy Pink szkoła za to, co mi zrobiło. Pobudka, kopciuszku, nie ma spania. Ja nie mogę, co się dzieje, dlaczego mnie budzisz, mamo? Ja nie jestem żadną mamą, tylko osobą, która jest właśnie bardzo głodna. Wszyscy mieszkańcy Brookhaven, jeżeli możecie, natychmiast udajcie się do schronu. Pomieście krąży wilkołak, który jest właśnie w naszym studio, co jest? Szybko, cytrona! Dobra, szybko, niech będzie teraz do schronu! Ale ja się naprawdę boję wilkołaków, tylko nie to! Okej, dobra, niech będzie, wejdźmy tutaj i wskoczmy do dół! Wy myślicie, że ja serio jestem taki głupi? Ja byłem tutaj przez cały czas w przebraniu! Proszę, dogadajmy się, my cię naprawdę lubimy! Przestańcie chłamać, wiem, że nikt was mnie nie lubi i za to pożałujecie! Wiem, dobra, ale mam idealny pomysł! Naukowcu, kontrolator myśli, jest już gotowy? Tak, prezydencie, wszystko gotowe! Nigdy mnie nie zmanipulujecie, teraz wypuśćcie mnie! Okej, dobra, niech będzie, załóżmy to na głowę. No i teraz to już mnie nikt nie powstrzyma. Dzięki mnie wszystko w Brookhaven się pali. No i teraz wejdźmy w ciało tego alfa wilka. Ja zjem dosłownie każdą rzecz, jaka istnieje w Brookhaven RP. Nie byłbym tego taki pewien, Gotti wilku. Serio, taki słaby czerwony wilczek chce mi coś zrobić. A masz uderzenie omega wilka. Poczekaj, ale co jest, dlaczego to na ciebie nie działa? Nigdy nie będziesz ode mnie lepszy. O nie, ale ja muszę szybko osiągnąć piąty, ostateczny level wilka. No i to jest twój koniec za 3, 2, 1. Chciałbyś alfa, ale nie, Gotti wilk, idzie ze mną. Ale kochani, gdzie ja jestem? Nie, ale wilku, ja nic nie zrobiłem, proszę zostaw mnie. Ja jestem królem wilku i pomogę ci osiągnąć ostateczny poziom wilka. Ja nie wierzę naprawdę, ale przecież nikt mnie nie lubi. Żeby osiągnąć ostateczny poziom wilka, musi wypij to, prezydencie, dzięki temu będziesz silniejszy. Okej, dobra, niech będzie, proszę, żeby ta podcast wzmacniania wilka działała. Wykonać listę tych legendarnych zadań. Ja zrobię wszystko, żeby się zemścić. Teraz wszyscy ludzie, wchodźcie do tego basenu i eksperyment zadziałał, armia wilków teraz pokona Gotiego. Pierwsze zadanie to zjedz specjalne złote wilcze jabłko z tego świecącego magicznego drzewka. Badanie terenu, nikt nie zje tutaj tego jabłka. Ale czwarty poziom wilka ma nową umiejętność niewidzialności na 10 sekund. No jest, udało się, mamy to. Uwaga, intrus, jadł złote jabłko. Ale wy mi nic nie zrobicie, bo ja jestem ekstremalnie szybki. No i teraz zostało ostatnie, drugie zadanie. No nie, nasze drony zaobserwowały, że Gotti zjadł złote jabłko. Tylko nie to, chce się zamienić w ultima wilka. Tak, królu wilku, co się dzieje? Uważaj, jest coraz więcej wilków w Brookhaven RP i wykonaj ostateczne zadanie. Dobra, ale jak to ich jest coraz więcej? Wilki są głodne i teraz chcą wziąć omega wilka. Spadajcie ode mnie, głupie wilki, jesteście za słabe. No i dobra, ostateczne zadanie to: pokonaj króla wilka i zabierz mu całą energię. Czekam na ciebie, Gotti, na najwyższej górze Brookhaven RP. Ale co, jak to mam cię pokonać? No i za 3, 2, 1, walka, stór. Dobra, nie, ja to po prostu muszę wygrać. Chciałbyś, Gotti, ale wybuchowe ugryzienie. Au! Ale co jest, jak ty jesteś silniejszy? No i ostateczny cios za 3, 2, 1. Nie, nie, ja na to nie pozwolę. Ja teraz jestem najsilniejszy na świecie! Teraz Gotti, przeskocz przez tą obręcz! Okej, dobra, niech będzie siup. I jest, ja nie wierzę, że udało się, ostateczna wersja ultima wilka! To i tak miało być! Teraz muszę wziąć energię z tych wilków! No i teraz go natychmiast powstrzymać! No i teraz mogę zniszczyć dosłownie wszystko! Bum przed szkole i bum do prezydenta! To
zostawcie mnie, nie macie ze mną szans. No i teraz, żeby eksplodować Brookhaven, wystarczy użyć całej mojej siły. I za 3, 2, 1. Niegody, naprawdę stój! Oj, oj, chciałbyś, ale ja nigdy nie zmienię zdania. Ale piesku, nie rób tego, ja nie chcę umrzeć. Ja nie wierzę, ale Maja to ty. Gotti, ty mój piesku, ja cię naprawdę kocham. Przepraszam, ja ciebie też kocham. Ja żartowałam, teraz Alfa, zjedz go. Ale dobra, nawet ty teraz to przesadziliście. To jest twój koniec za 3, 2, 1. Chyba wasz koniec, boom, Brookhaven RP. O, ja, uwaga, uwaga, widzowie, czy mi się przewidziało? To jest straszny, obrzydliwy, obślizgły pająk. No nie gadajcie, on tutaj podchodzi, proszę nie. Nie, ale głupi pająku, wywalaj z mojej głowy, a masz za swoje. To jeszcze nie jest wszystko, teraz więcej pająku. Ale co jest, dlaczego jest coraz więcej? Dobra, ale nie, widzowie, tak nie może być, szybko, ucieczka. Ale ja nie mogę, Gotti, proszę cię, nie panikuj, gdzie ty możesz uciec? Dobra, ale widzowie, niech będzie tutaj. Ale nie, co jest, dlaczego jestem cały w pajęczynie? Nie, ale proszę, wypuśćcie mnie, ja naprawdę zrobię wszystko. Proszę was, pająki, naprawdę nie gryźcie, to naprawdę boli. Wygłupie pająki, co wy mi zrobiliście, Boże, jak kręci mi się w głowie. Proszę, ale pająki, pomóżcie, bo widzowie, ja naprawdę coś dziwnego czuję. Nie, nie, ale co jest, poczekajcie, dlaczego ja mam nogi pająka? Poziom pająka Gotiego właśnie wynosi level pierwszy. Halo, lekarze, proszę pomocy, ja mam nogi pająka. Nie, no, ale to jest po prostu przesada, nie damy się nabrać na to głupie przebronie. Ja nie mogę, nie jesteśmy tacy głupi, przecież wiemy, że to jest sztuczne. Ale nie, nie, poczekaj, to serio jest prawdziwe, co jest? No nie, to jest pół człowiek, pół pająk. Teraz odwal się od nas i nigdy nie wracaj, my stąd uciekamy. Ale ktokolwiek, proszę pomocy, ja nie wiem, co robić. Rozumiesz, to spadaj ode mnie, głupi pająku. Fu, głupi pająk, bam, bam. Proszę, ale naprawdę przestańcie mnie depnać. A masz za swoje nienawidzę, Jezu, pająku. To naprawdę bolało. Mamo i tato, proszę pomocy, wszystko mnie boli, wszyscy mnie wyzywają, ja jestem jakimś dziwnym pająkiem. Ja nie mogę, ale kim ty jesteś? Głupi pająku. Spokojnie, nie martwcie się, teraz idziemy spalić to obrzydliwe coś. Ale halo, to jak o ty, nie pamiętacie mnie? Teraz do ognia. Bam, bam, już nie żyjesz, pająku, jesteś obrzydliwy, obrzydliwy. Głupi pająk nie będzie miał nóg, bam, bang, boom. O, moja głowa, mój Boże, ja się cały palę. Ale tylko nie to, rodzice, to się znowu dzieje. Poziom pająka Gotiego wzrósł do levela drugiego. No nie, on teraz jest jeszcze straszniejszy, proszę zostaw nas. To jest ten czas, aby cię wciągnąć, głupi pająku. Widzowie, nie ma takiej opcji. Bo teraz wy jesteście cały w pajęczynie. Ale wiecie co, ja naprawdę zgłodniałem. Dam, pajączek głodny, pyszny piesek. Pyszna moja kochana siostrzyczka. Dam. Pajączek zje całe $1,000,000. Ale poczekaj, pająku, dlaczego ty do nas tak idziesz? Mam pajęcza sieć. Proszę, dogadajmy się, nie jest nas. Dam, pyszni rodzice. Ale ja nie mogę ci, ty właśnie wiesz, co ty z nami zrobiłeś. Teraz wywalaj z tego domu i nigdy nie wracaj do tego spray antypająkowy. Ale co wy ze mną zrobiliście, a tutaj zaraz dosłownie zemdleje. Babek, był trochę przywierćmy, jest, udało się, uratowaliśmy tego pająka. Ale widzowie, co jest, gdzie ja jestem? Posłuchajcie, finalna data planu za 24 godziny. Ale poczekaj, o co chodzi? Zniszczymy całe Brookhaven RP. Zaraz będzie noca, wy w nocy zamieniacie się w straszne, obrzydliwe potwory. Ja nie mogę, ale znowu mnie boli głowa, bo ja chcę. Ja chcę zjadać wszystkich ludzi. Teraz biegniecie i zniszczcie i głupie zmanipulowane dzieciaki. Ale co jest, kochani, czemu ja to robię? Ja naprawdę nie chcę. To jest zemsta za to, co zrobiliście królowi. Co oni mi zrobili? Ja nie mogę tego kontrolować. Co jest? Rozumiecie, to nikt nie zje burgerów na Brookhaven RP. To jest ten czas na rozbicie tego głupiego samolotu. Hej, ale proszę, zostaw mnie, my się zaraz rozwalimy. Au, głupi pająk, to naprawdę bolało. Oj, ale jaki słodki pajączek, pobawimy się razem. Ale ja nie jestem żaden słodki. Bo ja teraz jestem mega groźny pająkiem. No i do tego my jesteśmy mega szybki. Dobra robota, pająki, ale nie, poczekaj, co to są za dźwięki? O nie, ale co teraz? Posłuchajcie, wiemy, że w tym domu są zapójcze pająki. Teraz rozumiecie, to otwórzcie albo zaczniemy strzelać. Dobra, ty, Gotti, biegnij ich, powstrzymaj. Dobra, ale królu, niech będzie, już do nich biegnę. Pajączek Gotti jest naprawdę głodny. Ale udało się, je zwróciłem do normalności. Buma, masz za swojej głupi pająku. No i teraz idziesz do najbardziej strzeżonego więzienia na świecie. Zabijałeś niewinnych ludzi. A reszta też poszałujecie ręce do góry. Ale proszę nie. Dobra, no okej, nikogo już tutaj nie ma. Ale ja naprawdę byłem zmuszony, oni za 24 godziny wszystko zniszczą. Zamknij się i teraz do celi przestań nas wkręcać. Ojoj, ale kogo my tutaj mamy? Gotti, ale uważaj, to jest najbardziej poszukiwany więzień.
jeździ na świecie. Ale posłuchaj, kim ty jesteś i po co ci jest ta sikiera? Okej, ale dobra, wszyscy wojskowi już poszli. A masz na swoje pająku Big Boo. No i do tego na koniec puszczenie w kiberku. Teraz wychodźcie i chodźcie ze mną. Okej, dobra, niech będzie, ale poczekaj, kim ty jesteś? Teraz zostało 16 godzin do końca wszystkiego. Goty, ale siłownia, rozumiesz, to potrzebujesz większy level pająka. Co, ale poczekaj, czemu niby siłownia? Powiedziałem teraz, Goty. Ale to nie wystarczy, musisz być szybszy. Nie wiem, co właśnie się dzieje, ale Goty, szybciej, szybciej, szybciej. Ale ty też musisz zostać pająkiem Boo. No i do tego teraz ostatnie, czyli wytrzymałość. Co jest, ale czemu ty mnie wyrzuciłeś z samolotu? Au, to boli naprawdę, proszę przestańcie. Au, moja głowa, co jest, au. Ale ja teraz jestem. Jestem naprawdę silny. Poziom pająka właśnie wynosi level 3. Posłuchajcie, ale musimy natychmiast powstrzymać pojęczego króla. Ale on powiedział, że chce zniszczyć Brookhaven za 24 godziny. No nie tylko je to zostało. Zostało nam 12 godzin! Halo, wszyscy wojskowi kłopoty, pająki, największy złoczyńca uciekł! Ale jak to? Przecież to jest niemożliwe! Ja nie mogę, nie obchodzi mnie to, teraz do ciągów szukajcie tych dwóch! Nie, ale to jest przesada, ja na to się nie zgadzam! Okej, dobra, jednak zmieniam zdolnie! No ja nie mogę, tylko nie mój głupi bro. Ale dobra, mam na to idealny pomysł. Halo, poproszę 10 nielegalnych miksturek z czarnego rynku. Proszę, to są miksture, ja stąd szybko uciekam. Teraz wszyscy pijcie, to rozumiecie, to ja muszę się zemścić. Ale poczekaj, dlaczego on to właściwie robi? Stolat, żyje nam. Au, ja jestem najlepsza imprezka na świecie. Hej, ale poczekaj, co ty tutaj robisz? Oj, głupi przebieranie z pajączek. Ale dlaczego wy mnie wyzywacie? Spadaj stąd, nikt się nie chce na tej imprezie. Co? O Jezu, ale to jest naprawdę straszne. Aby ich pokonać, weźcie listę tych zadań i krótkofalówkę. Dzięki nim zamienicie się w lepszy poziom pająka. Teraz biegnijcie i zbierajcie energię! No i zostało tylko 5 godzin! Pierwsze zadanie to stroju 10 ludzi i pobierz z nich energię! Ale no nie, poczekajcie, tylko nie noc, bo ja tak jakby czuję, że chcę! Chcę zniszczyć cały Brookhaven RP! Nie, ale Goty, proszę cię, kontroluj to! Jezu, udało się, znaleźliśmy go, ale poczekaj, nie, gdzie on zniknął! Oj, wojskowi, jestem tutaj! Co jest, jesteśmy cali w pojęczynie! No i cała energia teraz jest moja! Ale jest, udało się, ja to kontroluję! Energia wzmocnienia stroju równa się 10! Dobra, okej, szybko, bo nie zdążę do pracy. Ale o nie, poczekaj, co się właśnie dzieje? Oddawaj całą energię i od teraz jesteś szkieletem. Moja armia pająków coraz bardziej się powiększa, ale teraz przeszkodźcie im. No i zostały tylko 4 godziny do spełnienia mojego największego marzenia. Goty, jest coraz więcej pająków, porwały najgorszego więźnia, uważaj, proszę cię! No i zyk, strolowany! Ale poczekaj, nie, tu nie jest człowiek! Serio, jesteś taki głupi, że nabrałeś się na naszą pułapkę! Proszę, nie, ja wiem, to dostać robuksy! Dumny, ale tylko nie to, ja zostałem duchem! Dobra, ale jak to jest coraz więcej? Pająki chcą mieć i teraz jedzą alfa pająka! Dam. Spadajcie ode mnie, głupie pająki, jesteście za słabe! Dobra, no i jest siódmy troll! Rozumiecie, to my wygramy ten mecz! Big piłka i wasza energia jest moja, dzieciu! No i jest ostateczny 10 troll. Pomocy, ja się tutaj topię. Wszystkie punkty planu się udały, zostały 3, a jeden z nich to porwać mojego głupiego broto. Halo, ale Goty, odbieraj, proszę cię, hej braciszku. O tak, bracie, hej, wyzywałeś mnie tak samo jak wszyscy i wy za to wszystko zapłacicie. Ale my naprawdę przepraszamy, Goty, sobie nie da rady. No i dobra, ostateczne zadanie to pokonaj legendarnego bossa smoków. Halo, ale przecież szefie, to jest niemożliwe. Oj, Goty, patrz na to, twój szef jest zamknięty w więzieniu. Co ty właśnie zrobiłeś? Proszę, wypuść go teraz. Czas tylko do zobaczenia, Goty, za 2 godziny. Nie, ale proszę, stój, serio, rozłączył się. Goty, to jest gdzieś tutaj, ale to naprawdę zły pomysł. Ja nie mogę zamknąć się robocie, przecież ja dam radę. Kto mnie obudził z mojego snu? Proś tutaj teraz, obo. Au! Ale nie, Brookhaven leży w moich rękach. No i ostateczny cios za 3, 2, 1. No i bum, kosz, Brookhaven RP jest takie super. Au, co jest, we dwójkę nas zjeżdżali. Powolutku się zagradzimy i jest, udało się, mamy cukierka. Nie, ja na to nie pozwolę. No i jest, udało się, 4. level pająka. No i to jest twój koniec. Ale poczekaj, dlaczego to ci nic nie robi? Bo jestem najsilniejszym pająkiem na świecie.
Wszystko idzie zgodnie z planem, została ostatnia godzina. To czas na wakacje, wakacje. Dosłownie teraz śnią mi się dwa ogromne pająki. To nie jest żaden sen, piszny bogacz. Teraz już nigdy nie nagrasz filmu Głodny Pajączek. W Brookhaven została tylko już jedna normalna osoba. Koty, ale proszę cię, myśl. Bo jego plan właśnie się zaczyna. Teraz start pająki, wchodzisz do tego jeziorka. No i z waszej energii sam stanę się najsilniejszym pająkiem na świecie. Ale robocie zadzwoń, po najniebezpieczniejszą podkę pająka. Ale koty, przecież to jest nielegalne. Zamknij się i przestań mnie denerwować. No i jedyny do pokonania został nam Koty. Hejka, pajęczy królu, zrobiłem ci imprezę niespodziankę. Ja nie mogę, ale macie to przesłać natychmiast, rozumiecie to? Ale serio, jesteś taki głupi, to czas na twój koniec za 3, 2, 1. Poczekaj, ale stój, pamiętasz jak cię wywalili z imprezy? Poczekaj, ale ja pamiętam. O mój Boże, ja nie wiem, że ty zrobiłeś specjalnie dla mnie imprezę. Koty, ale chodź tutaj, weź to. Tak dokładnie, zjedz sobie królu torcik. Koty, naprawdę dziękuję, jesteś najlepszy. Tak, okej, dobra, mamy to. Wiesz co, Koty, miałem cię zniszczyć. Proszę cię, Koty, pij to, dawaj. Poczekaj, ale Koty, co ty robisz? No jest, ja nie wiem, że udało się ostateczna wersja Ultima Pająka. No nie, ale ty też mnie ukłamałeś jak wszyscy. Cała pojęcia, energia i koniec świata za 3, 2, 1. Oj, chyba już jest za późno. No i bum, cały Brookhaven RP. Out. To naprawdę bolało. Ale poczekaj, co jest, gdzie my jesteśmy? Nie, ale ci mi się przewidziało. To jest jakaś ogromna góra w chmurach. Hej, ale poczekaj, kim ty jesteś? Zostaw nas, proszę. Witam was w Królestwie Brookhaven Bogów. Co? Ale że jak to w Królestwie Bogów? Rozumiesz to, Amas, ja chcę wrócić do ziemi. Wy nie możecie, bo wy nie żyjecie. Nie, widzowie, to dla mnie już jest totalna przesada. Jesteście półbogami z supermocami i tylko jeden z was wróci do ziemi. No i tak to ze mną przegrasz, Koty, dupku! To jest lista waszych zadań, a wy we dwójkę rywalizacja Koty vs. Bój o życie! A dobra, kochani, słuchajcie, ja po prostu muszę to wygrać! Teraz obydwoje zadania, stór! Dobra, ale szybko biegnijmy, bo nie mamy czasu! O, no nie, znowu to samo! Pierwsze zadanie to pomóż jak najwięcej liczbie osób! Status walki Koty, 0 zadań, Bully, 0 zadań! Ja! Proszę, ktokolwiek pomocy, ja się tutaj topię! O nie, ale co zrobić, ja nie potrafię pływać! To jest czas na szapkę dla rekinka. Przecież ja jestem bogiem i ja mogę chodzić po wodzie, co jest? Ja masz, głupi rekin, nie spadaj od tego dziecka. Ja nie mogę, ja byłem taki głodny. Dziękuję, Koty, ty dosłownie jesteś bogiem. Proszę, piesku, supermocami pojawia ci pyszne jedzonko. Ja jestem porywana, proszę ktokolwiek pomocy. Zamknij się, już nikt cię nie uratuje. No nie wiem, czy nikt nie uratuje, bo jestem super szybki i siłą umysłu wjedziecie w ten dom. Au, to naprawdę bolało. Dobra, nie wiecie, to ja stąd uciekam. No i porywacie ten samochód, leci nową. Wy ukradliście moje wszystkie pieniądze pomocy, dlaczego ja? O nie, ale widzę, poczekajcie, on ma naprawdę poważne kłopoty. A można swoje. Hej, pieniądze teraz są nasze, kurzuj to, ja cię nabiję ostatecznie, bo mam na to idealny pomysł, wejdźmy w jego ciało. No i zwiększmy mu poziom siły do 100%. No i teraz pożałujecie, a masz za swoje, bam, bang, boom. Mnie proszę oszczędź, bo ja się naprawdę boję. A za to ty lecisz w kosmos. Dobra, uczynki, Koty 8, Bully 8, remis. Teraz ręce do góry, to jest napad na ten sklep. Oj, tak, złodzieju, napad. Rozumiesz, to masz teraz samemu pójść do więzienia i się zakuć w kajdanki. Ale co, jak, kiedy, gdzie? Nie no, ale tylko nie to, ja dostanę jedynkę z plusem. Odpowiedź to 562. Tato, żyj, ja cię potrzebuję, ja cię kocham. Przykro mi, ale on niestety umrze. Koty, ale proszę cię, myśl. Dobra, niech będzie bang, wejdę do jego głowy. No i patrzcie na to, jego mózg jest cały zasyfiony, co jest? Dawaj, Koty, szybko muszę go uleczyć i jest, udało się. O Jezu, jak mi się kręci w głowie. No i tata do grobu za 3, 2, 1. Nie stójcie, ja żyję. Boże, jest, kocham cię, tato. Proszę, to jest dla ciebie prezent. No nie, tylko nie, to mój cały dom się pali. Spokojnie, ale już się nie pali. Ja spadam pomocy. O nie, nie ma takiej opcji, kościół do mnie jest, uratowałem cię. Pierwsze zadanie wygrywa bóle. Teraz wszyscy policjanci poszukiwać tych dwóch gości. Co, ale poczekajcie, bo co oni zrobili? Oni mają jakieś dziwne supermoce. Teraz biegnijcie, złapcie. Druga misja to, kto pierwszy ucieknie i zniszczy policję. Co, ale poczekaj, dlaczego policja nas ściga? Au! Dobra, nie, szybko, musimy gdzieś uciec. Dawaj, ten słabiaczek nie może ze mną wygrać. Teraz poddajcie się, wiemy, że macie demoniczne moce. Dobra, ale mam idealny pomysł, siup. I teraz podnieśmy o ten samochód. Bum, ten helikopter.
Bender! Ale co jest, czy my właśnie uciekliśmy? Chciałbyś, dzieciaku, przed nami nigdy nie uciekniesz! No ja nie mogę, gdzie można się ukryć, Brookhaven! Macie 3 sekundy na zatrzymanie się, albo zaczniemy strzelać! O nie, ale widzowie, jest coraz więcej! Spadaj ode mnie, głupi Goti! Hej, ale przestań mnie wypychać, to jest nie fair! I za 3, 2, 1... Papa Goti miłego w więzieniu! To jest, ale nie, ja się zaraz to rozbiję! Oh! Głupi Buller, to naprawdę bolało! Jest, ja nie wiem, że ja tu wygram i wrócę na ziemię! Co się dzieje? Ja naprawdę nie chcę do więzienia, proszę! Uwaga, uwaga, zostało naprawdę mało czasu! Teraz chodź do tej celi, głupi przegrywie! Status drugiego zadania, Goti przegrywa, Goti przegrywa! Nie no, ale ja tak nie mogę! Ja muszę pokazać, że jestem lepszy! Nie, Goti, stój, proszę, my tylko żartowaliśmy! Trzymajcie to uderzenie Boga! Goti, Buller, zostało 30 sekund do końca! Okej, dobra, 30 sekund do końca, ale gdzie jest ten Buller? Oj, oj, policja, ja się tak was boję! Bum, pierwszy samochód, bum, drugi samochód i pęk, trzeci! Nie tak szybko, policjanci, teraz wstańcie! No i za 10 sekund będzie moja wygrana! I hipnozą weźmy w ciało tego policjanta! No i za 3, 2, 1... Teraz jesteś złapany i idzie z nami do więzienia! Boże, ale co jest, jak mi się kręci w głowie? Oooo! Co jest, Bogu, czy ja właśnie wygrałem? Gratulacje, niebiesko-włosy Goti wygra! Status walki o życie, Goti 1, Bully 1, remis! Halo, ale co jest, to jest przecież niemożliwe! Trzecia konkurencja to, kto przyniesie mi najwięcej ciał demonów! Ale że demonów to jest naprawdę straszne! Ojoj, z tego co widzę, to przybyło dwóch nowych bogów! Ale królu, my teraz nie damy rady! Zamknij się, nikt mnie nie powstrzyma w niszczeniu tych głupich bogów i całego Brookhaven RP! Ale dobra, kochani, jesteśmy coraz bliżej wygranej! Oooo! Ale poczekajcie, gdzie są demony? Uwaga, teraz wszystkie demony rozkazują wam zniszczyć całe Brookhaven, a ja zajmę się królem bogów! Proszę pomocy, ja jestem opętana! Wystarczy wejść do środka ciała tej strażaczki! No i jedna z tych osób tutaj jest demonem! To naprawdę nie jestem ja! Proszę, tylko nie strzelaj we mnie! Ba! Bej! A może ty jesteś? A może ty? Ja stąd uciekam! Chodź tutaj, demonie, przede mną nie uciekniesz! Nieprawda, bo to jest moje ciało! Hej, stój, Bullerze, ale ty mi to zabrałeś! Ale nieważne, bo pęk, pierwszy demon! Uwaga, wynik ciał demonów, Bully 3, Goti 1! Ale nie, nie, widzowie, tak po prostu nie może być! Ty jesteś opętony! Ja ciebie opętam i sama sobie podpalisz dom! Całe przedszkole teraz będzie opętone! Teraz musimy podpalić Brookhaven RP! Hej, dzieci, ale dlaczego płaczecie? A masz, bam, bam, nie lubimy takich jak ty! Poczekajcie, widzowie, ale co się właśnie dzieje? Chciałbyś, ale jest, mamy tu bęk, piąty demon! Ja chcę już wrócić do normalności! Więc masz atak z powietrza! Dobra, widzowie, lornetką zobaczyłem, że jeden z demonów jest na jachcie! Ale i tak nie ucieknie, bo leci w niego ogromne tsunami! Wynik pokonanych demonów równa się Goti 9, Bully 8! Nikt nie będzie tutaj oglądał filmu, bo teraz musicie zniszczyć cały świat! Dam. Albo jednak nie wolę zjeść kucharza, pyszny kucharz! O nie, to się wymyka spod kontroli, wszyscy w Brookhaven są opętani! Hej, prezydencie, chodź się przytulić! O nie, ale halo, ochrona, proszę pomocy! Ja też jestem opętany! Nie, ja jestem dobry, proszę, stójcie! Ej, znaczy żartowałam, teraz razem wszystko zniszczymy! Ale halo, co się dzieje, Bogu? Zmiana planów, król demonów niszczy cały świat! Właśnie widzę, wszystko tutaj jest zniszczone! Wasze ostatnie zadanie to, kto uratuje Brookhaven RP! Dobrze, dobrze, wszystko, żeby być normalny! Goti, i tak to ze mną przegrasz! Ja nie mogę zamknąć się, głupi Bullerze! Aby pokonać demony, musicie... O nie, poczekajcie! Halo, ale co my musimy? O nie, Goti, ty to słyszałeś? Król demonów właśnie go porwał, nie gadajcie! Na rakidzie, ja go uratuję pierwszy! Ale sami nie damy rady, musimy się połączyć! Nigdy się już nie dowiedzą, bo teraz już jesteś zamknięty. Nie no, ale co jest, nie mogę użyć swoich supermocy. Trafiłeś do więzienia dla Bogu. Jesteś opętany i teraz masz się rozbić. Ale co pan robi? Rozbijamy się, to nasz koniec, to nasz koniec. Status ludzi opętanych równa się 25600. Status osób normalnych 0. Ale samemu ja nie dam rady, co teraz? Mamy, tu jesteśmy w tej bazie. I teraz jestem Bogiem, nic mi nie zrobicie. Ale poczekajcie, dlaczego tutaj nikogo nie ma? Ale co się dzieje? Co to są za dźwięki? Naprawdę kręci mi się w głowie. Nie no, ale serio, powinieneś się nabrać. Grupek się nabrał na pułapkę, a masz. No i teraz chodź do więzienia. No nie, została tylko nadzieja w Goti. Ale z tego co pamiętam, to on mówił: jesteście półbogami z supermocami, tylko jeden z was wróci na ziemię. Ja muszę stać się pełnym bogiem. Poziom szybkości, siły, mądrości i wytrwałości Gotiego równa się 50%. Teraz wszystkie demony dopaść tego niebiesko-włosego boga! Dopaść i zniszczyć tego przegrywa! Teraz na siłownię muszę być silniejszy!
No i jest, udało się, jestem silniejszy. Poziom siły Gotiego wzrósł do 100%. Do tego teraz bieżnia. I Goti szybciej, szybciej, szybciej. 100% poziomu szybkości. Hej przyjaciele demony, ten bóg jest gdzieś tutaj. Ale o nie, patrzcie oni. Ale bęk, teleportacja do biblioteki. No i dobra, więcej nauki. Obliczeń, obliczeń. No i na dodatek hakowania. Poziom mądrości Gotiego równa się 100%. Ostatnia prosta do pełnej formy Boga. No nie, jest coraz gorzej. Demony wykryły, że Goti zaraz osiągnie 100% formy Boga. I jest, zostało ostatnie, czyli rzucenie się z tej góry. Nie tak szybko, Goti, nigdy nie wrócisz do normalności. O tak, to patrzcie na to. Super siła Boga w powietrze. Król nas teraz zabije. No i dobra, skaczemy. Au, moje kości, au, to naprawdę boli, au, au, proszę przestańcie. I tak, ja nie wiem, że to się dzieje. No i to jest 100% poziomu Gotiego Boga. Jest, udało się, królu demonie, stworzyłem bombę nuklearną niszczącą bruk Heaven RP. Wystarczy położyć się tutaj demoniczną bombę. Nie byłbym tego taki pewien, królu demonie. Poczekaj, poczekaj, co? 100% poziomu Boga? Teraz to jest twój koniec. Proszę, teraz demony, atakujcie go. Teraz demony macie przejść na moją stronę i atakować demona króla. Zniszczyć Gotiego. Jednak nie króla demona. Ale stójcie, ja jestem waszym królem. Dam, 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 pyszny król. No i ostateczne 100% uderzenie Boga. Ja jeszcze wrócę, zobaczycie. Proszę, Bully i Bogu, jesteście wolni. No i teraz siłą Boga wypędzę wszystkie demony. O mój Boże, ale co się stało? Ja się czuję, jakby miał pętał demon. Goti wygrał i wraca do normalności. A co ze mną? Jest, ja nie wiem, że to się dzieje, ja wracam do normalności. Jaki głupi przegryw się nabrał. No ja nie mogę, ale dlaczego oni mnie tak traktują? Tyle lat pracy poszło na marne. Okej, dobra, jesteście gotowi. Poziom wściekłości Gotiego 10%. Posłuchaj, ja jestem gotowa jak nigdy. To jest ten czas, aby wkurzyć Gotiego. O nie, poczekajcie, teraz jadą. O, ja, papa, mamo i tato, to jest czas na Brook Heaven szkołę. Teraz to już wasz koniec, głupia rodzina Gotiego. O, to naprawdę bolało. Nie, nie, widzę, poczekajcie, że mi się przesłyszało, czy moi rodzice mieli wypadek. Oj, oj, Goti, Goti, wszystko okej. Okay. Ale co wy zrobiliście z moimi rodzicami? Do zobaczenia, synku Goti, papa. Nie, no ja nie mogę, co wy zrobiliście? Ty nie jesteś zaproszony na moją imprezę urodzinową i ty tak samo! A Goti, a co ze mną? Wy wszyscy tutaj zebrani, przestańcie się do mnie odzywać! Bo wy jak zwykle musicie mi zrujnować cały dzień, dzięki! A masz, głupi przegrywie, dzieciaku! Teraz już nikt cię nie uratuje! Ale, ale proszę, zostawcie mnie, ja się naprawdę boję! Halo, halo, co tutaj się dzieje? Kto go pobił? Panie dyrektorze, to był, to był! No, kto to był? To był ten niebieskowłosy Goti, on mnie pobił pomocy! Nie, nie, proszę pana, to jest nieprawda, oni kłamią, to byli oni! Goti, co ty robisz? Panie dyrektorze, mnie tam nawet nie było, ja naprawdę nie żartuję. Przecież ci mówiłem, Goti, żebyś przestał nękać ludzi w szkole. Ale, ale proszę pana dyrektora, ja się naprawdę poprawię. Zostajesz wyrzucony z Brook Heaven szkoły. Głupi bulesi, rozumiecie? To jest wasza sprawka. Czemu cała ziemia się trzęsie? Co jest? On jest tak wkurzony. Wiecie co, radzę wam jak najszybciej uciekać. Dobra, nie szybko uciekamy stąd, ale mam jeszcze lepszy pomysł. Halo, halo, teraz naukowcu masz zrobić tak, żeby wszyscy w Brook Heaven denerwowali Gotiego. Okej, dobra, jeszcze trochę i jest eliksir gotowy. I od teraz każdy w Brook Heaven RP będzie denerwował Gotiego. Zemsta będzie słodka. Poziom wkurzenia Gotiego 20%. Nie, nie, widzę, posłuchajcie, już mam tego wszystkiego naprawdę dość. No ja nie mogę, kto to znowu przyszedł. Ale poczekajcie, poczekajcie, dlaczego tutaj nikogo nie ma? Hej Goti, wybierz jeden prezent. Ale poczekajcie, co wy znowu ode mnie chcecie? Goti, my tylko chcemy cię przeprosić. Ale ja nie chcę żadnych przeprosić. Wybierz jeden z pięciu. No okej, dobra, niech będzie ten. I bęk, co tu będzie? Ale o mój Boże, ja nie wierzę, to jest milion Robux. No nie, czy wy serio, głupki, podpaliliście mój dom? Nikt cię tutaj nie lubi. O tak, to ty teraz będziesz spalony. A wy za to spadacie z góry mojego domu. Teraz, Goti, to przesadziłeś, chodź tutaj. O nie, widzowie, oni mnie wszyscy teraz gonią, a ja jestem tak wkurzony. Teraz na podłogę, złodzieju, oddawaj kasę babci. Proszę, pary policjanta, potrzebuję pomocy, oni mnie denerwują i chcą mnie pobić. Okej, dobra, dzieciaku, już ci pomogę. Albo dobra, jednak nie spadaj ode mnie. Ja
masz, papa, piesku Gotiego! Wy zabiliście mojego pieska, jestem wkurzony jak nigdy wcześniej! Poziom wściekłości agresji Gotiego 50%! Najgorsze to może być trollowanie wózkiem Gotiego, ojojojojoj! Nie no, nawet ty, babciu, to jest po prostu przesada! Mamy naprawdę poważne kłopoty, szybciej, ona zaraz umrze, ale poczekaj! To jest! To jest! Ja nie mogę z tym skończyć, to jest czas, aby denerwować tę głupka! No i wiesz co, Goti, twoi rodzice umarli! Nie, stójcie, czy przez was zginęli moi rodzice? Chyba to nie był jednak zbyt dobry pomysł! Uwaga, uwaga, poziom wściekłości Gotiego 70%! Ja jestem naprawdę wkurzony, a masz! Bang, bam, bam, zium, a masz! Ale Goti, proszę, zostaw nas, my się naprawdę boimy! Wy się boicie, a to nie jest jeszcze 100% wściekłość! Goti, pogadajmy, my naprawdę przepraszamy, to tylko był taki żarcik! To jest po prostu dla mnie za dużo, tylko żarciki, żarciki, żarciki! Goti, to nam jest to niepowstrzyma, na stałe będziemy cię denerwować! Dobra, to jest koniec Brookhaven za 3, 2, 1... Nie, tak po prostu nie może być! Idziesz ze mną, Goti! Widzowie, poczekajcie, gdzie jestem? Okej, musimy to wszystko zatrzymać! Hej, halo, zostawcie mnie, co wy robicie? To jest czas na testy na tobie! Ale poczekajcie, co, jakie znowu testy, ja się naprawdę boję! Ty, Goti, jesteś zbyt wściekły! No i okej, wszystkie systemy gotowe! Ale jakie znowu systemy, o nie, co się ze mną dzieje? Au, jak to boli! Level ekstremalnej wściekłości równa się 90%! Uwaga, uwaga, niebezpieczeństwo, proszę uciekać od tej osoby! Poczekaj, co? Ale jak to 90%? Ale co teraz? Ja jestem naprawdę spokojny, proszę, wypuśćcie mnie, proszę! Ale Goti, obiecujesz na 100%? Tak, naprawdę obiecuję! Okej, dobrze! Ja nie wierzę, co jest, ja jestem wolny! Ja nie mogę ci wyjść, wypuściliście tego bezmózgiego, brzydkiego, głupiego, śmierdzącego i wkurzającego gościa! Ale naukowcu, co ty powiedziałeś, jakiego gościa? O nie, on zaraz wybuchnie! Szybko uciekajmy, nie mamy czasu! Kochani, posłuchajcie, jestem taki zły! Teraz już mi nie uciekniecie, a kiedy was złapię, to was zniszczę! Co jest? Przestań mnie podglądać, gościa, jestem w gocia! Ojoj, naprawdę przepraszam, dziadku! Ale gdzie jesteście, to jest czas na wasz koniec, pora powiedzieć papa! Moja głowa, ale poczekajcie, co to było? To byliście wy, dlaczego wy mnie uderzyliście? Poziom wściekłości Gotiego 95%! To wszystko dla naszego dobra! Robię się coraz bardziej wściekły! Poczekajcie, co nie stójcie, to już 95% poziomu wkurzenia! To jest 99% wściekłości! Ale posłuchajcie, musimy go natychmiast powstrzymać! Goti, my naprawdę przepraszamy! Rozumiesz, to masz się uspokoić w tej chwili! Szybko, bo on zaraz zniszczy cały świat! Przestańcie, naprawdę! Poprzez was jestem naprawdę wściekły! Ale mój Boże, to już się wymyka spod kontroli! Ja teraz po prostu czuję chęć zniszczenia! Ale Goti! Co chcesz ode mnie, kidzie? Naprawdę uspokój się, weź tą piłeczkę, może dziecko je maczka, cokolwiek, jej zabawa! Spadaj ode mnie, nie chcę się niczym bawić, bully! Ale widzowie, jestem tak wściekły, że czuję, że zaraz wybuchnę! Ale poczekaj, co jest, ja się czuję już dobrze! Ja nie wierzę naprawdę, Goti! Nie, żartowałem! Uciekajmy jak najszybciej, on jest szalony! Nie rozumiecie tego, nigdy nie uciekniecie i ta silna łapa wyląduje na waszych twarzach! Bo posłuchajcie, to jest ten czas na to, żebym wyewoluował 100% poziom szaleństwa! No i teraz to jest ostateczna wersja wściekłości Gotiego! O nie, to jest ultima super wściekłość! No i teraz już nikt mnie nie powstrzyma! Hej, ty duży czerwony, pobawimy się! Nie mam czasu na zabawę, spadaj, dzieciaku! Ja nie wiem, że patrzcie na to, dzięki mnie się całe Brookhaven pali. Panie prezydencie, proszę pomocy. Poczekaj, co, synku, co się dzieje? Bo Goti osiągnął 100% wściekłości, on niszczy całe Brookhaven. Spokojnie, synku. Teraz agencji, naukowcy, policja, administracja Brookhaven, potwory, powstrzymać i zniszczyć Gotiego. I okej, za to wszystko, co mi zrobiliście w tym domu, duchy. Ale mamo, i to co się stało, dlaczego zgasło światło? Mój Boże, co to jest? Nie, pomocy! A ten dom zalejmy, okej? Ten dom niech cały wybucha! Halo, UFO, jesteście tam? Tak jak kazałeś, panie, zniszczymy! Ale czemu cały dom się trzęsie, co jest? No i teraz zostało mi tylko zniszczyć całe Brookhaven! Okej, dobra, nie wierzę, jeszcze troszkę, dawaj! Jest, udało się, kontrolator emocji go powstrzyma! Poczekajcie, tylko ja to słyszę! O nie, to jest policja, co jest? Wiemy, że tutaj jesteś, teraz poddaj się! Wy serio myślicie, że ja się kiedyś poddam? Ja! Ale co jest, jak ja wysoko skakam?
O nie, to jest znowu policja, ale spokojnie, mam idealny pomysł. Ja naprawdę przepraszam, już się poddaję. Ha, 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 serio tak łatwo? Nie, to była pułapka, głupi policjanci. To jest prostsze niż myślałem, wystarczy odpowiednio wycelować, BOOM! Ale Agency, ty wiesz, że to na mnie nie działa. Ale poczekaj, jak to nie działa, to jest niemożliwe. Nie zadziera się ze wściekłym gotim i BANG! No i teraz, żebym eksplodował cały świat, wystarczy kliknąć ten jeden przycisk. No i za 3, 2, 1. Nie, Goti, poczekaj, stój, nie rób tego. Ale co tutaj robisz, głupi naukowcu? To jest kontrolator emocji 3000i. Ale moja zemsta, nie stój. Wybrana emocja równa się ze wściekłości do szczęścia. O nie, widzowie, to się dzieje. Proszę, żeby to zadziałało, proszę. Ja czuję się szczęśliwy i dobry. Ale kto mi zalał dom? Goti, co ty zrobiłeś? Przecież mnie wszystko boli. Mój cały dom spłonął, dlaczego ja? Mamo i tato, patrzcie na to, ja dostałem 5 z plusem. Goti, ja nie mogę ci, ty nie rozumiesz, to nas nie obchodzi. Ale czemu? Ja się naprawdę starałem. Ty masz być szybki, a nie jakiś mądry. Ale czy wy nie rozumiecie, a nie chcę, ja chcę być najmądrzejszym człowiekiem na świecie. My jesteśmy najszybszą rodziną na świecie, nienawidzimy takich mądrali jak ty. Ale tato, ja naprawdę nienawidzę tej siłowni, jak chcę do biblioteki. Powiedziałem go ty teraz na bieżnie. Nie no, ja nie mogę znowu to głupie bieganie. Nie no, co jest, za się teraz wywalę. O, to naprawdę bolało. No i masz za swoje, ślimaku, super szybkością. No ale dlaczego, czego wy nie rozumiecie? Cały czas mnie wyzywacie, jak chcę być tylko mega mądry. Co jest ze mną nie tak? Teraz Goti i Maciek, to czas na wasz wyścig. Ja trenowałem na to całe życie. Ale rodzice, poczekajcie, ja. Wygrany wyścigu wygrywa 1000 robux, a przegrany zostaje wyrzucony z naszej rodziny. Ale nie, jak to wyrzucony, proszę nie. I za 3, 2, 1. Uwaga, teraz wyścig start. Ale widzowie, poczekajcie, co ja to wygrywam, nie wierzę. Ja tylko żartowałem, chciałbyś głupi przegrywać. Ja masz za swoje Goti. Dlaczego ty to zrobiłeś? Jest, udało się, ja wygrałem ten wyścig. Gratulacje, jesteś najlepszym synem na świecie, a to są twoje robuxy. A ty znienawidzony synku, katfu, pluję na ciebie. Od teraz nie jesteś naszym synem, rozumiesz to? Ja nie mogę, naprawdę, przestańcie mnie wyzywać, ja będę lepszy, obiecuję. No i to koniec głupiej biblioteki Gotiego, boom, bang, bam. Wiecie co, wy zaczynacie mnie już powoli denerwować. Klimaczku Goti, nikt cię tutaj nie lubi. Nie, nie, to jest po prostu za dużo, zostajesz wyrzucony z naszej rodziny i idziesz do domu dziecka. Aby wrócić do naszej rodziny, masz 24 godziny, aby wygrać wyścig z naszą całą rodziną. Wiecie co, rodzice, się umysłu, czyli telekinezu, wyrzucę was na drugi koniec świata. Dobra, nie widzę, posłuchajcie, ja muszę się zepsić i stać się szybszy. Ale niestety nie wiem, jak to zrobić, ale poczekaj, nie, czy mi się przewidziało? Uwaga, uwaga, teraz wszyscy mieszkańcy Brookhaven, to czas na wyścig szybkością 10 tysięcy robux. Okej, dobra, niech będzie, dawaj, dawaj, Goti. Poziom szybkości Gotiego wynosi 1%. O nie, kłopoty, tutaj jest Flash i Sonic, co jest? Teraz wyścig start. Ja nie wierzę, patrzcie na to, jestem coraz szybszy, dawaj, 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 Goti. Poziom szybkości Gotiego wzrósł do 20%. Serio, ten głupi dzieciak myśli, że z nami to wygra? Widzowie, ale co się dzieje? Ja dosłownie jestem obok mety. Spadaj, głupi Goti, nie ma takiej opcji. Okej, ale Flash, poczekaj, to jest nie fair. Zamknij się, głupi Goti, po prostu jesteś za słaby. Ale co się dzieje, kochani, oni mnie dosłownie zepchnęli. Oj, Goti, Goti, a może bardziej ślimocie. Ale ja nie mogę, co wy ode mnie chcecie, ja nie jestem żadnym ślimakiem. O tak, Goti, to co powiesz na to, bieg, laser. No nie, ale poczekajcie, co wy zrobiliście z moją głową. Teraz wszyscy posłuchajcie, biegać i bić wokół Gotiego. O nie, ale widzowie, co się dzieje, jakby się kręci w głowie, a tutaj dosłownie zaraz zemdleję. Ow! Ja nie mogę, to naprawdę boli. Ow! Proszę, przestańcie mnie bić, to boli. Ow! Wiecie co, wy wszyscy tutaj zebrani, przestańcie się do mnie odzywać. Nie no, kochani, posłuchajcie, nawet tutaj się ze mnie śmieją, ale ja im pokażę i zostanę najszybszym człowiekiem na świecie. Dobra, ale nie, widzowie, co teraz, to teraz, to teraz. Ja teraz nie mam rodziny, domu, jedzenia, dosłownie nic nie mam. Hej, ty dzieciaku, spokojnie, adoptujemy cię do naszej rodziny. Ale naprawdę adoptujecie, o Jezu, ja dziękuję. Patrz na to, synku, jestem mega szybki. Co jest na to, ale poczekaj, jak ty to zrobiłeś? Zjedz tego pozłacanego burgera. Okej, dobra, niech będzie, dawaj to. Ja, co się dzieje, dawaj szybciej, szybciej, Goti, jest, udało się, a teraz jestem szybszy. Poziom szybkości Gotiego jest na levelu 35%. Teraz ręce do góry, to jest napad na ty, bo. No nie wiem, złodzieju, czy taki napad, bo spalaj szybkością, cię walę na łeb. Ale jak ty jesteś taki szybki, przecież to jest niemożliwe. Ja muszę być jeszcze szybszy, dawaj na tą bieżnię. Proszę cię, Goti, szybciej, 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 szybciej.
szybciej! Teraz Goty ślimaczku, zejdź z tej bieżni, rozumiesz, to ona jest moja! O tak, Flash, mam zejść z tej bieżni! Dobra, Goty, sam tego chciałeś, super szybko się masz! Bo, bo, bo! No ja nie mogę spalić ode mnie mały głupi Flashku! Oj, oj, widzę dla nas konkretnego przeciwnika, Goty osiągnął 50% poziomu szybkości! Poczekaj, poczekaj, co, jak to 50% robię gol, ja mam 70%! Ja nie wierzę, posłuchajcie, ja jestem coraz bliżej do powrotu do mojej rodziny! Ale dobra, mam pomysł, teraz wszystkie chęćki chogi za mną do króla Brook Heaven RP! Uwaga, królu, teraz ręce do góry, masz robić to, co ci każemy! Dobrze, dobrze, Soniki, proszę, nic mi nie róbcie! Rozumiesz, to masz rozkazać całej policji, wojsku i agencji zniszczyć i połamać Gotiego! Okej, widzowie, patrzcie na to, tutaj jedzie jakiś samochód! Yo, ja jestem o niego szybszy, to jest naprawdę epickie! No i kochani, w tym płonącym domu jest dziecko, a z użyciem mojej super szybkości mogę je teraz uratować! Ty, Goti, uratowałeś moje dziecko, buzi, buzi! Halo, halo, agencji, policja i wojsko! Ja teraz wam rozkazuję poszukiwać tego niebiesko-włosego Gotiego i go zniszczyć i połamać! Zemsta będzie słodka i nikt teraz nie będzie u nas szybszy! No i teraz widzę, wystarczy wybić o tą podkę szybkości! Level szybkości Gotiego równa się 60%! Synu, jesteś najlepszy i najszybszy, to jest twój nowy epicki samochód! Tato, ale naprawdę proszę cię, mogę wrócić do naszej rodziny? O, ja patrz na to, tato, jestem naprawdę mega szybki! Co jest, Goti, ale poczekaj, jak ty to zrobiłeś? Ale kochani, poczekajcie, co to są za dźwięki? Teraz Goti, ręce do góry, idzie z nami do więzienia! Co, ale poczekajcie, czemu, co ja takiego zrobiłem? To czas połamać wszystkie twoje kości! Au! Co jest, ja mam jedną nogę, co wy mi zrobiliście? Teraz idzie z nami do więzienia! Nie, dobra, widzowie, tak nie może być, ja stąd ucieka! Nie no, ale nawet wojsko to już jest po prostu przesada. Tutaj agencji poddaj się albo stracisz drugą nogę. Ale jak to drugą nogę, poczekaj co? Oj, oj, Goti, Goti, jesteś ślimakiem i jesteś za wolny. Przestańcie mnie denerwować, to nie jest prawda, ja wcale nie jestem za wolny. Ale to jest czas na idealną pułapkę i bęk, szybko w lewo. No nie, ale gdzie on jest, on to jeszcze na co jest? Au, ja nie mogę, głupi ślimak, Goti. No nie, nie gadajcie, to nie idzie zgodnie z plonem. Witajcie wszyscy ludzie, Brook Heaven, kto znajdzie i połamie Gotiego, wygrywa milion Robux. Ja dostanę milion Robuxów. Dosłownie tak za darmo. Teraz połamać Gotiego, jak chcę być mega bogaty. Ale nie poczekajcie, czy mi się coś przewidziało? Ja dosłownie jestem najbardziej poszukiwaną osobą na Brook Heaven RP. O Jezu, dzieci, co wam się stało? To jest pułapka, bam, my chcemy ci połamać nogi. Spadajcie ode mnie, dzieciaki, przecież ja nic nie zrobiłem. Stój, Goti, ja potrzebuję kasy na siano do koni. Poddaj się, gościu, ja jestem rycerzem na koniu. Łowca duchów kocha, bo Bóg chce cię do podnie. To już jest po prostu przesada, nawet rycerz na koniu mnie goni. Obudziłem się ze zmarłych, żeby połamać Gotiego. Nie no, teraz została mi tylko jedna ręka, jedna noga, tylko nie to! Goti, szybciej, 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 uuu! Ja byłem taki szybki, że aż mnie teleportowało. Poziom szybkości Gotiego wzrósł do 70%. No i teraz już mnie nikt tutaj nie powstrzyma. I bęk, ucinamy mu wszystkie nogi! Ale widzowie, co się dzieje? Ja nie czuję swoich nóg. Hej, lekarze, zostawcie go! Ale kochani, co tutaj robi ten niebieski jeż? Kręci mi się w głowie. Teraz idziesz ze mną, Goti! Ja nie mogę, nie, tu nie tak miał być! Ten głupi niebieski jeż nas zdradził i mu pomógł! On i tak nic nie zrobi, bo zniszczył mu jego wszystkie nogi! O, widzowie, ale poczekaj, co tutaj robi Sonic i poczekaj! Co jeszcze, bo ja jestem na jakimś wózku! Poziom szybkości Gotiego zmalał do 0%. Goti, spokojnie, nie mamy czasu, ja ci pomogę! Co, ale jak to pomożesz, ty byłeś moim wrogiem? Synu, pamiętaj, godzina do wyścigu, powrót do rodziny! Tato, ale proszę, przełóż mi ten wyścig, ja nawet nie mam nóg! Trochę pomieszajmy tutaj, dodajmy i jeszcze przywieźmy to do Gotiego! No i ostatecznie wypij tą miksturę! Dobra, widzowie, ale chyba nie mam innego wyjścia. Ja nie wiem, co jest, wróciły moje nogi! Level szybkości Gotiego wzrósł do 80%! Powodzenia, Goti, dasz radę, wygraj ten wyścig! Ojo, dzieciaczek, Goti idzie na wyścig! A my za to stworzyliśmy specjalne mikstury z pizza, dzięki którym będziemy mieli 100% szybkości! No nie, mój specjalny zdrot wykrył, że Eggman, Shadow, Knuckles, Tails, Amy osiągnęli 100% poziomu siły! Dobra, nie mamy czasu, musimy coś szybko wykombinować! Goti, halo, zostało 10 minut do końca! Dobra, ale nie ma czasu, szybko biegnijmy do wyścigu! O, no nie, znowu to samo. Ale tylko nie to, ja połamałem swoje całe nogi. No nie, ale ja jestem naprawdę smutny. Ja muszę się ścigać na wózku, serio. Ha, 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 co za nubek. Myślałam, Goti, że jesteś lepszy. Ale przecież to nie moja wina, ja się tyle przygotowałem. I za 3, 2, 1 wyścig stąd. No ale nie gadajcie, widzowie, oni serio są szybsi. Ty już nigdy nie wrócisz do naszej rodziny. Hej, ale to nie fair, przecież ty oszukałeś. Ale proszę cię, Goti, co zrobić? Myśl, myśl, myśl.
Zjedz tego pozłacanego burgera! Sidonę, zrób to dla nas, zostań najszybszym na świecie, proszę! Om, dam, 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 dam! Poziom szybkości Gotiego równa się teraz 90%! Dobra, rodzice, co powiecie na to? Ale on był na wózku, przecież to jest niemożliwe! A masz, mamo, bang, boom! Rozumiecie, to nie wygracie tego ze mną! A ty, tato, epickie, szybkie tornado! W tym tornadzie tak mi się kręci w głowie, co jest? No i jest, udało się, wygrałem! Ale poczekaj, jak to jest możliwe, to są mega ultima, mega szybkie nogi! I za to wszystko super szybkością wypadajcie na księży! Ale Goty, jesteś już naprawdę mega szybki, możesz wrócić do naszej rodziny! Udało się, dzięki nam to Brookhaven jest zniszczony! Szybki Jeżu, jest, udało się, pokonałem moją rodzinę! Ale Eggman z Hedgehogami hogami niszczy całe Brookhaven RP! Teraz, głupie babo, oddaj swoje pieniądze! Dobra, wchodzimy do tego domu i disaster pakiem, trzęsienie ziemi i pioruny! I uwolnię wszystkich złoczyńców z więzienia! Co? Właśnie widzę, wszystko tutaj jest zniszczone! Aby ich pokonać i stać się szybszy, musisz wykonać dwa zadania! Pierwsze zadanie to zbierz 10 najszybszych ludzi na świecie! Ja zrobię wszystko, żeby być najszybszym! Bum, dom prezydenta i bang, straż buzarda! No teraz wszystkie lody będą moje! Om, dam, 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 dam. Dobra, niech będzie pierwszy flash! I bang, trzeci Lewandowski! I okej, siódmy My Talking Ben! No i dziesiąty, ostatni Shadow! Jak zniszczymy całe Brookhaven, to będziemy mega bogaci! Super wybuchające tornado szybkości! O, przecież ty nie miałeś nóg, zostaw mnie! Teraz wystarczy, że wszyscy wejdą do tego basenu! Jest, udało się, mamy to eliksir szybkości! Niech będzie, wypijmy tą potkę! Trochę bieżni! Okej, jeszcze więcej biegania! Dobra, nie, ja się tutaj chowam. Ja teraz będę najszybszy na świecie. Level szybkości Gotiego 100%. Wykryto niebezpieczeństwo, nogi się przegrzewają, powtarzam. Serio, policja, nic mi nie zrobicie. Bang, w kosmos, a ty bam, na biegu północny. To już jest przesada, my mamy 500% szybkości. Całe Brookhaven się trzęsie, ale to czas na ostatnie zadanie, czyli wejdź do środka ciała Eggmana i pomyśl z jego serca krew. Poczekaj, ale jak wejść do jego środka, co? Przestań narzekać, Goty, i biegnie wszystko w twoich rękach. Nikt nie ma prawa jeść jedzenia w moim mieście. Z tego, co mi się wydaje, to super szybkością dam radę wejść do środka. O nie, ale coś we mnie jest. Eggman pomknął bieżnię i całą siłownię. Ale gdy zeskoczył tutaj na dół, to tutaj jest jego ogromne elektryczne serce. Wiem, że to ty, Goty, zaraz się wypycha. O Jezu, widzę, wszystko się trzęsie. Ale dobra, bang do ciekawki i wyskoczy stąd. Poczekaj, co Goty, co tu tutaj robi? Halo, niebieski Jeżu, proszę pomocy. Teraz to przesadziłeś, Goty. Żeby być szybszy, wsiknij sobie to do nogi. I to twój koniec za 3, 2, 1. O nie, ale co jest, to się dzieje? Oj, Goty, ślimaczek, serio myślisz, że coś mi tym zrobisz? Poziom szybkości Gotiego równa się 1000%. Zagrożenie życia i świata, uwaga. I to jest czas, aby cię zniszczyć, bo big boom, boom. Jej, udało się, jestem najszybszy na świecie. Nie, ale to proszę ciebie, przestań, zostaw mnie. No i teraz ten rower jest mój, głupi dzieciaku, ha. Nie, ale widzowie, czy mi się właśnie przewidziało, co tam się dzieje? Bulesie, ale co ty robisz, proszę, zostaw go, nie nisz go. Bam, big boom, rowerek rozwalony i do tego teraz cały się boli. Nie, gościu, rozumiesz, to teraz przestań. Zamknij się, głupi przegrywie, hatfu, pluje na taki jak ty. No nie, tylko nie, to mój piękny rowerek, mamusia mi go kupiła, dlaczego ty to zrobiłeś? Naprawdę, spokojnie, Bejkonku, ale poczekaj, co to jest? Halo, ale biedny Bejkonku, dzieciaku, co ci się stało? No bo tak jakby mój cały rower od mamusi został zniszczony. No okej, dobra, niech będzie, to teraz jest on cały złoty. O mój Boże, co jest, ale to jest naprawdę epickie. Ja nie wierzę, bogaczu, naprawdę dziękuję, a teraz jestem mega bogaty. Ale nie, proszę, stójcie, jak wy właśnie to zrobiliście? Okej, ale dobrze, córko, to czas na Brookhaven szkołę. Złota rodzina odeszła do szkoły, a ja uznałem, że muszę do nich dołączyć i też zamieniać wszystko w złoto. Ale niestety wyszło na to, że Billy Buller miał takie same plany. Siema, bogata dziewczyno. Proszę cię, powiedz, jak wy wszystko zamieniacie w złoto. Panie, ode mnie nie mam ochoty gadać, ukradnij mi mój pleca. Zgubiłaś, dobrze, mam idealny pomysł, znajdę go. Oj, tak tego szukasz, głupi kidzie, ha. Hej, Billy, ja nie mogę, co ty robisz, zostaw go, no gdzie jesteś, pokaż się. Oh. Boże, ale moja głowa, co ty zrobiłeś, proszę, wypuść mnie. Ja nie wiesz, ale serio jesteś taki głupi, nabrałeś się na moją pułapkę, przegrywie, Goty. No i rozumiesz, to ja dołączę do złotej rodziny. Ha. Nie byłbym tego taki pewien. Dawaj robocie. No i jest, dobra, ja nie wierzę, udało się, jestem wolny. Hej, udało się, jestem Billy i mam twój plecak i ukradł go niebieską włosy Goty. To ale nie, poczekajcie, to wcale nie jest prawda. Ja nie mogę, ale co ty tutaj robisz, rozumiesz, to wywolaj to. Ale złota rodzino, naprawdę, posłuchajcie, ja jestem dobry, on jest zły, on to ukradł.
A masz wielki twój aktywnik, ty nie wygrałem, kupi się grybie. Ale rozumiesz to, co ja będę miał złote moce, a nie ty. Śmiecia masz za swoje. Ja nie mogę teraz, dzieciaki, przestańcie. Spokojnie, spokojnie, mam na to idealny pomysł. Teraz wy obydwoje dostaniecie specjalne złote moce. Ty niebiesko-włosy kot i fałeś ten ogromny, silny bóg. To pierwszy zdobędzie 5 punktów wyzwolenia. O dołączenie do naszej złotej rodziny i ożenienie się z moją córką. Na pierwsze zadanie mieliśmy 5 minut i musieliśmy jak najwięcej rzeczy w Brookhaven zamienić w złoto. Pierwsze zadanie za 3, 2, 1, 100. Dobra, ale widzowie, szybko biegniemy, naprawdę nie mamy czasu. I teraz jednym dotknięciem pęk ten dom złoty i to drzewo też jest całe złote. Okej, ale proszę, żeby to zadziałało, proszę. O, ja jest, udało się, cały basen jest w złocie. Gotia, no ja nie mogę przestać się owalać, teraz Billy to totalnie wygra. Czy ty, robocie, możesz się zamknąć, totalnie mi nie pomagasz. Teraz amputujemy serce temu dziadkowi za 3, 2, 1. Sorry, ale nie amputujecie serca, bo teraz jest całe w złocie. Ja nie mogę, ja mam tylko ten głupi śmietnik, ja już mam tego po prostu wszystkiego dość. Dobrze, niech będzie, już pomaga, proszę, złoty śmietnik. O, ja teraz jestem najbogatszym bezdomnym na świecie. O Jezu, ale piesku, naprawdę przepraszam, teraz jesteś cały złoty. No nie, ale nie gadajcie się, zaraz tutaj rozbiję. Au, tylko nie to, teraz mój samochód jest cały rozwalony. Ale spokojnie, nie martw się, bo teraz ten samochód to jest Lamborghini. Nie, no ale nie gadaj, to działa, jest, udało się, mogę zamieniać ludzi w złoto. Bek, no i ty teraz też jesteś złoty. No i do tego ty też nie masz szans. Ja nie wierzę, ale to jest takie epickie. Gotti, ale naprawdę powstaje kłopoty, Billy zamienia wszystkich ludzi w złoto. No i co z tego, głupi robocie, ja nie mogę, rozumiesz, to ja to muszę wygrać. Radzę wam naprawdę przyspieszyć, zostało naprawdę mało czasu. Poczekajcie, widzowie, ale co to jest? To jest złota wyrzutnia 3000X. Ale nie gadacie, że to działa, co jest? Trzymaj to, Gotti, teraz to jest moje, ja to muszę wygrać. Hej, ale stój, ty oszukałeś, to było moje. Wszystko, co jest w Brookhaven będzie teraz złotym i bęk w samolot. Minocie, ale nie poczekajcie, co wam się stało. Tylko nie to, kochani, ten samolot właśnie we mnie leci. O, mój Jezu, to naprawdę bolało. Oj, oj, no i teraz, Gotti, już nigdy nie wyjdziesz. No ale ja nie mogę, zostało 30 sekund, a ja nie mogę otworzyć tych głupich drzwi. No i teraz dosłownie całe Brookhaven będzie w złocie. No nie gadajcie, serio, tylko nie to. Uwaga, teraz wszyscy, koniec czasu, Billy wygrywa. Uwaga, uwaga, wynik rywalizacji równa się Billy 1, Gotti 0. Nie, no ale to już jest totalna przesada tych dwóch głupich dzieciaków. Zamieniają dosłownie wszystko w złoto. Ale jak to w złoto? Przez to jest niemożliwe. Nie narzekaj, tylko teraz złapcie i zniszcie, będziemy pogodzi. Ale teraz uwaga, następne wyzwanie to walka za 10 minut. Okej, dobra, widzowie, muszę to wygrać i stać się silniejszy. O, ja masz, szczurze, dawaj, dawaj, Gotti. Big bambu, głupi szczur. No i jest, udało się, jestem silniejszy. Hej, ale dzieciaku, kupię tego złotego szczura za 1000 robux. Okej, dobra, niech będzie, proszę, bierz, to mam 1000 robuxów, jestem bogaty, co jest? O, ja, Gotti, proszę cię, dawaj, dawaj, więcej siły. No i do tego teraz jeszcze więcej biegania. Gotti, proszę cię, szybciej, szybciej, szybciej. No i ostatnie, czyli wytrzymałość. O, to boli, naprawdę, przestańcie. O, Boże, moje kości, tylko nie to. O, moje kości, co jest? O, to jedzenie teraz jest całe złote. Ja jestem teraz najsilniejszym człowiekiem na świecie. Dobra, stójcie, koniec treningu, to czas na bitwę. Okej, dobra, ale ja nie wierzę, 100% siły, wytrzymałości i szybkości. No i teraz Billy nie ma ze mną totalnie szans. Teraz walka, Gotti vs Bully 100. Serio, Gotti, myślałem, że się od razu poddasz. Au! Ale co jest, jak ty jesteś taki silny? No i ostateczny cios za 3, 2, 1. Nie, rozumiesz, to ja na to nie pozwolę. Ja zrobię jak najwięcej złota i sprzedam to za specjalną, nielegalną podkę siły. No i co powiesz teraz na to, Billy? Ale Gotti, proszę cię, dogadajmy się, naprawdę mnie to ja dołączę do tej rodziny. Gratulacje, Gotti, wygrywasz drugą konkurencję. Obecny status rywalizacji to 1-1, czyli remis. Ja nie mogę, ale Gotti, zaczynasz mnie już powoli denerwować. Trzecia konkurencja to kto pierwszy złapie furgonetkę pełną złota. Witaj, witaj, Gotti, radzę ci się poddać, rozumiesz, to my będziemy bogaci, ha, 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 ha. Co, ale poczekaj, kim ty jesteś? Uwaga, teraz start pościg. Dobra, niech będzie złota limuzyna i wsiadamy, nie możemy tego przegrać. O nie, ale co teraz, co teraz? Dobra, wiem, ulepszę tego konia. I do tego teraz jeszcze raz ulepszę. No nie gadajcie, on serio mnie dogania, ale mam na to idealny pomysł. Gotti, mój Boże, proszę, zatrzymaj się, ja się naprawdę źle czuję. Dobrze, Jezu, Billy, już pomagam, co się dzieje? To była pułapka, serio, jesteś taki głupi, ja nie wierzę. No nie, ale ja teraz nic nie widzę, co się właśnie dzieje, co to są za dźwięki? O Jezu, moja głowa to naprawdę bolało. Teraz niebiesko-włosy, ręce do góry, idzie z nami do więzienia.
Ale jak to do więzienia? Przecież ja to muszę wygrać. Jestem już naprawdę blisko, a go złapała policja. Nie no, ale tak po prostu nie może być. Oj, oj, ale dzieciaczku, naprawdę ci razy wyjść z tej celi i postarać się. O, co jest, co ty zrobiłeś? No i teraz zamienię tego głupiego więźnia w ten złoty klucz. No i jest, dobra, co jest, udało mi się uciec. Hej, ty stój, policjanci, wszyscy, uwaga, więzień uciek. Ja nie mogę zamknąć się, głupi policjancie. Teraz ręce do góry, nigdy nie ucieknie. Dawaj, dawaj, Billy, zostało tylko parę metrów, zrobisz to. O, naprawdę, proszę was, przestańcie strzelać, to naprawdę mnie boli. O, powiedziałem coś, o, to boli, proszę, przestańcie, o. No i od teraz, policjanci, jesteście cali złoci. Dobra, mamy jakiś samochód, ale musimy go ulepszyć i jest, udało się, Lamborghini. Jak ty to zrobiłeś, Gotti, przecież to jest niemożliwe. Gościu, ty mnie oszukałeś, spadaj. Nie, bo to ty spadasz ode mnie. Nieprawda, Billy, czego bo to nie ty rozumiesz, przegrasz. To ty to przegrasz. Ja to będę ty pierwszy. Nie rozumiesz, ja będę pierwszy. O nie, ale co jest, my się zaraz rozbijemy. Ooooo. O nie, ale co jest, tylko nie mój samochód. Dobra, widzowie, mam idealny pomysł. Wejdźmy teraz do tego złotego helikoptera. Ja nie mogę, ale ten dzieciak serio myśli, że to wygra. O ja, dawaj, dawaj, Gotti, widzowie, jesteśmy już naprawdę mega blisko. No i teraz ja, Billy, jestem. Tak, to się dzieje, ja jestem pierwszy. Nie, nie, to nie jest prawda, bo teraz ja jestem pierwszy. Uwaga, uwaga, niebezpieczeństwo. Billy zdobywa kolejny punkt, 2-1 dla Billy'ego. Gotti przegrywa. Rozumiesz to, Gotti, ja zrobię wszystko, żeby z tobą wygrać. To jest ten czas na ostateczny challenge. Ojoj, ale nie gadajcie, nasi bogaci wrogowie mają nowych złotych synów. My we trójkę teraz sami nie damy rady, co teraz? Ja nie mogę, głupia babo, zamknij się, mam na to idealny pomysł. Następnym i finalnym testem było zniszczenie jak największej ilości złodziejów. No i ostatecznej, najbardziej poszukiwanej rodziny złodziejów na świecie. I uwaga, 3, 2, 1, teraz ostateczne zadanie jest to. Uwaga, ale teraz gleba, to jest napad na ten bok. No ale nie wiem, czy złodzieju taki napad. Bo właśnie cię walę na łeb i zamieniam cię w złoto. Dobrze, ale teraz naprawdę powolutku uciekamy z tego więzienia. Chcielibyście, ale została ostatnia prosta, to zostanie najbogatszy. Serio, drugi złodziej wchodzi przez balkon. A masz teraz za swoje. Naprawdę proszę pomocy, ten głupny złodziej ukradł mi tą zabawkę. Nie no, ale powaliło cię kradzieżką, dziecku. Wynik zabitych złodziei 3-1 dla Gotiego. No ale nie gadajcie, serio, 3-1. Ale wiem, że tutaj jesteście teraz, ludzie, pokoście się. Dobrze, dobrze, dobrze. No i to jest wasz najgorszy pod B. Teraz idzie z nami, Billy, to jest ten czas. Ale na dziękuję, to hipnozę. Proszę, zostawcie, muszę wygrać ten konkurs, proszę, nie. Ale nie, co wy robicie, gdzie ja jestem? Miłej zabawy, głupi dzieciaku. No i siódmy złodziej, oddawaj tą bombę. Moja teraz głowa, rozumiesz, naprawdę, to zniszczyć całe brukę NRP. Okraść całe brukę NRP. Okraść wszystko, niszczyć wszystko, to jest rozkaz. Ale ja teraz chcę. Chcę teraz kraść i wszystko niszczyć. I dziesiąty złodziej cały w złocie. Bomby, bum, reporterzy. No i teraz włączymy całemu brukę specjalną hipnozę. Teraz niszczyć i do tego okraść całą złotą rodzinę i brukę NRP. Tak, halo, co się dzieje, złota rodzino? Billy i Gotti, teraz zmiana planu. Finalne zadanie to uratować Brookhaven, oni zahipnotyzowali wszystkich ludzi. No i teraz okradają całe Brookhaven RP i nasz dom. Aby ich powstrzymać, to musicie, o nie, poczekajcie, stójcie. Halo, ale co musimy? Wiem, bo właśnie jestem w twoim domu i teraz idzie z nami do więzienia. Nie, ale Billy, czemu ty nas zdradziłeś? Halo, ale co tam się dzieje? Nie no, ale serio, rozłączyli się. Teraz powiecie, jak zdobyć te moce. Rozumiesz, to tobie nigdy nie nienawidzę cię. Macie godzinę na powiedzenie, ale jak nie to... Gotti, ale nie panikuj, myśl. Jestem waszym złotym królem i te samochody, te złote domy, te złote motocykle, wszystko będzie wasze. Jak złapiecie tego dzieciaka niebiesko-włosego Gotiego? Au! Ale co jest, wy złamaliście mi nogę i rękę? Teraz chodź tutaj, będziemy bogaci, jak się złapiemy! Nie ma takiej opcji, ale dobra, niech będzie szybko do helikoptera. Gotti, ich tajna baza znajduje się tutaj na Eagle View. I z tego sobie się wydaje, to gdzieś tu na dole. Jest, udało się złoci rodzice wolni. Gotti, to wszystko to jest pułapka. Aby go zniszczyć, musisz go spolić. Teraz każdy element, człowiek, zwierzę będą złote. Billy, ale proszę cię, nie rób tego. Ojoj, a co mi takiego zrobisz, Gotti? Bo ja właśnie cały cię nie spalę. Nie proszę, ja naprawdę nie chcę, się cały zamienią. Jest, udało się, uratowałem całe Brookhaven RP. Gratulacje, dołączasz do złotej rodziny. Teraz dajcie sobie buzi, buzi. 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 Nie, nie, Vera, posłuchaj, to naprawdę nie jest dobry pomysł, proszę, stój. Ja, to jest super, Gotti, przestań narzekać i chodź za mną. Okej, dobra, widzowie, niech będzie, ale mam naprawdę złe przeczucia. O mój Boże, Gotti, pomocy, ja mam naprawdę poważne kłopoty, ja zaraz spadnę. Nie, ale jak to, proszę, Vera, naprawdę stój. Gotti, o nie, to jest mój koniec, ja spadam. Gotti, proszę cię, dawaj szybciej, szybciej. To naprawdę bolało. Halo, Vera, wszystko okej, okay, proszę, żyj. Papa Gotti, ja umieram. Ale, Vera, ja cię kocham, o mój Boże, nie. Tylko nie moja najlepsza dziewczyna, Vera. Ale, kochani, poczekajcie, gdzie ona poszła? Co?
Ale widzowie, co to jest ta dziwna ręka? Hej Gotti, to tylko ja, Vera, jestem słodkim potworkiem. Nie, nie, posłuchaj, ty wcale nie jesteś słodkim potworkiem. Ty, Vera, jesteś strasznym zombie. Gotti, spokojnie, spokojnie, ja jestem przyjaznym zombie, ja ci nic nie zrobię. Nie, skarbie, posłuchaj, to już jest po prostu przesada. Okej, dobra, Vera, teraz szybko jedziemy do szpitala. Halo, halo, pomocy, lekarze, moja dziewczyna zamieniła się w zombie. Ja nie mogę, co ty gadasz, przestań kłamać, zombie przecież nie istnieją. Poczekaj, poczekaj, co? To jest serio zombie, ale to jest niemożliwe. Ja chcę mózgi człowieka, mózgi człowieka. Nie, nie, posłuchajcie, tak po prostu nie może być. Halo, halo, policja, szybko do szpitala, mamy tutaj zombie. Okej, ale poczekajcie, jak to policja, czemu? Dobra, wiecie co, kochani, jednak sami sobie poradzimy. Ale poczekaj, co, jak to goni nas policja? Ej, ty niebieskowłosy zombie, stójcie! Ale, ale z tego co widzę, to musimy gdzieś uznać o nieco teraz. Teraz, rozumiesz, to oddaj tego zombie, albo zaczniemy strzelać! Gotti, ale zrób coś, proszę, ja się naprawdę boję. O nie, ale patrzcie na to, jest coraz więcej. Ale teraz to jest czas na idealną pułapkę i bang w lewo. O nie, poczekajcie, my się rozbijemy! Au, głupie zombie, to naprawdę bolało. Jest, ja nie wierzę, chyba uda nam się uciec. Brookhaven you! Ale poczekajcie, o co chodzi? Uwaga, wszyscy mieszkańcy. Prezydent Mr. Brookhaven wydał rozkaz poszukiwania niebieskowłosego Gottiego i jego zombie w samochodzie. I słuchajcie, prezydent za złapanie ich wyznaczył nagrodę miliona robux. Ale poczekajcie, poczekajcie, jak to miliona robux? Teraz niszczyć i znaleźć Gottiego i tego zombie. Gotti, uspokój się, Gotti, uspokój się, Gotti, uspokój się. Teraz Gotti, rozumiesz to, poddaj się, ja chcę być bogaty. Naprawdę, proszę was, zostawcie mnie, ja nie mam żadnego zombie. Gotti, nie uciekniesz, nie uciekniesz. Teraz dosłownie cały Brookhaven nas goni, gdzie ja mogę się ukryć, Niech będzie on tutaj za szkołę. Ja nie mogę, gdzie jest ten głupi Gotti, jak chcę moje robuxy. O, ja posłuchajcie, ja nie wierzę, co jest, udało nam się uciec. Ale o nie, Gotti, poczekaj, co to są za dźwięki? No i teraz to już jest koniec głupiego zombie i głupiego Gottiego. O nie, ale ty dziwny gościu, co ty zrobiłeś z moim chłopakiem? Oj, 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 teraz robuxy będą moje. Vera, bo ja umieram. Widzowie, ale ciebie się przewidziało właśnie, że tutaj leży moje ciało, ale poczekaj, ja. To jest, ja też jestem zombie. Ale nie zombie, poczekajcie, stójmy, pogadajmy. Dam, 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 dam. Masz za swoje pyszny człowiek. Ale o nie, co jest, ja naprawdę dziwnie się czuję, kręci mi się w głowie, bo ja też jestem zombie. Ale Vera, z tego co widzę, to nie możemy jeść ludzi, to się coraz bardziej rozprzestrzenia. Ja teraz chcę tylko jeść ludzi. Ty dzieciaku, stój, ja chcę więcej zombie. Ale pomocy, ja jestem tylko dzieckiem, zostaw mnie. Jednak ja żartowałem, ja jestem bardzo głodny. Gotti, mój Boże, ale co teraz, co teraz, co teraz? Tego co widzę, to już jest coraz gorzej. Ale mam na to idealny pomysł. Na jakcie z nowego update'u jest najmądrzejszy człowiek na świecie. Nie, nie, to się już wymyka spod kontroli. Teraz ich już jest coraz więcej. Hej, prezydencie Brookhaven, chodź się przytulić. Halo, halo, ochrona, proszę pomocy, to jest zombie. Halo, halo, jest ktoś tutaj, potrzebujemy pomocy. Teraz ręce do góry, zombie, to wasz koniec. Nie, proszę, nie strzelaj, my jesteśmy przyjaznymi zombie, my chcemy uratować Brookhaven. Okej, dobra, niech będzie, ale musicie wykonać dla mnie kilka zombie. Dodo. Co, ale jak to zadanie? Ale dobra, niech będzie wszystko dla Brookhaven. Teraz już nigdy nie uratujemy Brookhaven, to nasz koniec. Pierwsze zadanie to musicie z tego samolotu przejść mi bombę, która niszczy złe cząsteczki. Posłuchajcie, biegnijmy, mamy naprawdę mało czasu. Ja, proszę, dziwne zielone zombiaku, przestań mnie gry. Ja teraz też jestem zombie, rozkazuję oddać wszystkie mózgi ludzi. Poczekaj, poczekaj, co, ale to jest żart, tak? Kto tam, proszę, wchodzi? Ojoj, jaki słodki mały kotek. Ale ty wiesz, ja nie jestem zwykłym kotkiem, bo jestem zombie kotkiem. Dam, 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 dam. Okej, dobra, widzowie, to będzie proste i z tego co widzę, tutaj nikogo nie ma. Gotti, no ja nie mogę tego tutaj znaleźć. I z moich obliczeń wynika, że powinno być gdzieś to tutaj jest, udało się. Hej, przyjaciele zombie, tam są ci, którzy chcą nas zniszczyć. Ale kochani, poczekajcie, co to są za dziwne dźwięki? Nie, ale oni widzą, że to są zombie, ale tym śpiworem się tutaj schowajmy. O tak, dobre zombie, nie chcecie się pokazać. To my teraz rozbijemy się tym samolotem. Gotti, ja się boję, teraz to już jest nasz koniec. Ja nie mogę, ale Vera, co ty zrobiłaś? Teraz ręce do góry, idziecie z nami do więzienia dla dobrych zombie. Spadajcie od nas, głupie zombiaki. I okej, teraz szybko spadochron, bo on zaraz się rozbije. To jest, ja nie mogę, jakby się teraz kręci w głowie. Panie najmądrzejszy, udało nam się, proszę, to jest ta bomba. Teraz to jest czas na drugą misję. To jest więcej niż jedna misja, o Jezu, proszę nie. Teraz tylko ty, Vera, musimy przynieść 10 ciał zombie. Ale 10 ciał zombie, przecież to jest niemożliwe. Coś
już czuję, że człowiek jest gdzieś tutaj. Ty dziwny zielony gościu, zostaw, ja się tutaj myję. Ojej, sorry, dobra, poczekam. Myju i dobra, skończyłam, co chciałeś. Bo tak jakby jestem bardzo głodny, pisz to dziewczynka. Uwaga, status ludzi żywych 5. Status złych zombie 10 tysięcy. Status zombie dobrych równa się 2. Ale przestań narzekać i wsiadaj do samochodu. Nie, ale poczekajcie, czy mi się przewidziało, że ten głupi, dobry zombie goty wykonuje już drugie zadanie. Król, ale co teraz? Najpierw pojedźmy na środek Brookhaven RP. Dobra, ale zombie, posłuchajcie, musimy mu przeszkolić, ale mam na to idealny pomysł. Halo, teraz zombie naukowcu, potrzebujemy eliksiru ulepszenia zombie. Okej, dobra, tutaj wrzućmy rękę zombie. Tutaj niech będzie mózg człowieka. I tutaj ostateczną enzymę silności. Teraz jeszcze wystarczy troszkę obliczeń i jest, udało się, kto to zje, staje się silniejszy. No i bang, mamy to pierwszy zombie. Koty, ja nie wierzę, to chyba nam się uda. Okej, dobra, powolutku się zakradnijmy i... Ja masz za swoje zombie. No i teraz do samochodu zombie. Koty, mam idealny pomysł, rozdzielmy się i będzie szybciej. To chyba nie jest dobry pomysł. Ale spadaj zombie, rozumiesz, to ja chcę wrócić do normalności. Rozdzielili się, to jest idealna okazja. Radzę wam jak najszybciej się pokazać, zombiaki. Okej, pijemy potkę lepszych zombie za 3, 2, 1. To jest wasz najgorszy błąd, bam! Ale poczekaj, jak to na was nie działa, co jest? Jesteś złym zombie za 3, 2, 1. Pisz na ale dziewczyna zostawcie mnie, ja jestem dobra. Teraz idziesz z nami do więzienia, niech będzie szósty zombie do samochodu. Teraz troszeczkę przycelujmy i bam, nie żyje! Radzę ci naprawdę uważać, bo właśnie spada. I niech będzie ostatni, dziesiąty zombie, ja masz łopatą. Ale kochani, poczekajcie, gdzie jest Vera? No nie, i teraz apokalipsa zombie zniszczy całe Brookhaven. Panie najmądrzejszy, proszę, w tej ciężarówce są wszystkie zombie. Goty, kłopoty. Ale pana, co się dzieje? Wiesz może, gdzie jest Vera? Tutaj leży kartka i jest tu napisane. Hej Goty, najmądrzejszy, nie macie szan. Ewoluowaliśmy w silniejszy i lepszy poziom zombie. I twoja ukochana dziewczyna Vera jest w więzieniu. Radzę wam naprawdę uważać. Król wszystkich zombie. Ale jak to Vera w więzieniu? I to jest czas na finalne zadanie. Ale że finalne zadanie, o Jezu, widzowie. Musisz wejść do środka króla zombie i wziąć strzykawką kawałek jego mózgu. Poczekaj, co, ale wejść do środka króla zombie? Bierz ten kontrolator wzrostu i powodzenia, Goty. No i teraz ostatnia prosta do zemsty. No nie wiem, czy ostatnia prosta, bo teraz ręce do góry, najmądrzejszy człowiek. Ale zombie królu, proszę nie, ja wam pomogę. Nie, tak po prostu nie może być, teraz idziesz z nami. No i przepis na eliksir antyzombie połknięty. No i teraz disaster pakiem zniszczy każdy dom i odpalę wszystko, co się da. Ale co jest, kochani, co się dzieje z tamtym domem? Ale poczekajcie, dzwoni jakiś nieznany numer, okej? Okay? Halo, witaj, Goty! Cześć, z kim rozmawiam? Jestem królem zombie i podobno szukasz swojej dziewczyny! Wiesz co, gościu, naprawdę ci radzę, teraz ją oddaj! Nie tylko ją, bo patrz, mam tutaj jeszcze najmądrzejszego człowieka na świecie! Goty, proszę, pomóż nam, my się zamieniamy w zombie! Proszę, naprawdę oddaj ich, ja zrobię wszystko! To przyjdź na najwyższą górę Brookhaven do tajnej bazy! Okej, dobra, jesteśmy, ale co teraz? Teraz, Goty, wchodź do środka i zeskakuj do dół! O nie, tutaj jest Vera i najmądrzejszy, co jest? Dobrze! Teraz Goty, wchodź do celi! Czy ja na serio dałem się złapać, ale dobra, mam idealny pomysł! Dobra, jest dosto, czas na spanie! Użyję pomniejszatora. Na tobie, Vera, i najmądrzejszy też użyję. I wejdźmy przez te kraty na górę tak, żeby nikt nie zauważył. Poczekajcie, czy ja kogoś słyszałem? Dobra, ostateczne zadanie i bęk do buzi króla! Hej, Halo, ale coś we mnie jest, co ty robisz? Teraz wszyscy łapać ich, oni nie mogą uciec! Jesteśmy tacy mali, że nas nie złapiecie! I okej, jesteśmy w jego buzi, ale... Uefu, co to jest? Zeskoczmy tutaj, dokładnie w tym miejscu jest mód. No i bęk, weźmy kawałek do strzykawki. Au, co jest, kręci mi się w głowie. Goty, weź jeszcze przepis na lekarstwo. Dobra, mamy przepis, dajmy bombę i siup, wyskoczmy. O nie, ale jakaś bomba mi tyka w głowie. Proszę, najmądrzejszy, to jest kawałek mózgu. Chodźcie tutaj, już nie uciekniecie. Dawaj szybciej, proszę. Tu wlejmy, tu dodajmy i jest eliksir antyzombie. Om, pyszny naukowiec. Goty, teraz weź tu i biegnij do satelity. No i teraz wystarczy dać to dokładnie tutaj. Proszę nie, Goty, stół. Ale gdzie my jesteśmy?
poczekaj, ale nie tutaj robi moje ciało i mojego taty. No ale czyli to znaczy, że my teraz jesteśmy? Dobra, ale te głupki nie przeżyły, to jest ten czas, aby ich pochować do grobu. My jesteśmy prawdziwymi duchami. No ale mam idealny pomysł, jako duchy możemy robić wszystko. To jest ten czas na świetną zabawę i kradzież. Tak, to będzie naprawdę bardzo epickie. Czy wy właśnie powiedzieliście za zabawę? Rozumiecie, to w świecie duchów nie ma zabawy. Au, Boże, jakby się teraz kręci w głowie. Jeżeli chcecie wrócić do normalności na ziemię, musicie przestrzegać moich zasad. Zasad króla duchów. Hej, ale poczekaj, jakich zasad? Proszę, zostaw nas. Rozumiesz to, Amasia chce wrócić do normalności. Spokojnie, spokojnie, jesteście półduchami, tylko jeden z was wróci do swojej postaci. Tato, wiesz, to wszystko to jest przez ciebie i tak to ze mną przegrasz. Proszę, to jest lista waszych zadań, Gotifa jest za to wasze życie. Dobra, ale zrobię wszystko, żeby to wygrać. Ale pamiętajcie, jest jedna zasada, nigdy nie używajcie pełnej mocy ducha. Powodzenia, nawiedzanie, start. Dobra, ale widzowie, z tego co widzę, to pierwsze zadanie to nawet i wystraszyć jak największą liczbę osób. Papa, skarby, jadę do pracy, ale poczekaj, nie, co się stało z moim samochodem? O, ja twój samochód właśnie sobie sam jeździ. Nie, naprawdę, to na pewno są jakieś żarty, ja tutaj śnię. To nie jest żaden sen, pęknięcie. Może nie, to naprawdę bolało. Oho, dziadku, patrz na to, moja noleczka właśnie ożyła. Ja nie mogę przestać gadać te głupie bzdury. Boże, nie, ja mam zawał, umieram. Okej, dobra, noleczko, trzymaj tą sikierę. No i co teraz powiesz na to, dziwne dziewczynko? Uwaga, wynik nawiedzeń, tata 5, Goti 3. Teraz daj mi najlepszą i największą broń, jaką macie. Dobra, mam idealny pomysł na pranka, dawaj to. Nie, ale co jest lewitujący krawiec, który właśnie do mnie strzela? Naprawdę trudno mi to jest powiedzieć, naprawdę przepraszam, ale on nie żyje. No nie wiem, bo właśnie wchodzę w jego ciało. Teraz, ale poczekajcie, jak on się rusza, przecież to jest niemożliwe. Jest 3:00 i w moim domu lewitują wszędzie kartony. I one właśnie mnie atakują, zostawcie super łapkę, żebym to przeżył, proszę. Aktualna liczba wystraszeń 10:10, remis. Dobra, słuchajcie, teraz wszyscy powtarzajcie za mną. Duchu, przybądź, pokaż się, wystrasz nas. Duchu, przybądź, pokaż się, wystrasz nas. Dobra, wejdźcie się, znowu mnie oszukaliście, po co ja tu przychodzę, przecież to nie działa. Witajcie, chcecie może ze mną się pobawić? Wszystko się tutaj pali, ja naprawdę mam tego dość. Przestańcie mnie już nękać, ukradliście mi pieniądze, kanapki i plecak. O nie, ale widzowie, on ma naprawdę poważne kłopoty. Wszystkie pieniądze, kanapeczki są ja nosze. Uznacie już mi wciąż było. Okej, ale co jakby teraz wejść w jego ciało? No i teraz całą siłą ducha zwiększyłem mu mocy do 100%. Ja nie mogę go ty ostatnio ostrzec, że nie miałeś nie używać całej mocy. Krono, dobrze, przepraszam. Naprawdę teraz mnie wkurzyliście, bang, bang, bum, macie za swoje. Ale jak ty jesteś taki silny, proszę, dogadajmy się. Dobra, wyjdę z ciała tego dzieciaka i wejdę do tego bulera. No i siup, teraz się z tego zrzucę. O Boże, co jest bruchem, są jakieś duchy. Liczba wystraszeń, Goti 18, tata 25. Proszę pomocy, w bruchem straszą jakieś dziwne duchy. Robloxa nawiedzałem, duchy to wcale nie są żarty. Jeżeli nie trafisz do tego kosza, to wyrzucamy cię ze szkoły. Proszę, proszę, no nie. Dobra, złapmy tą piłkę, podlećmy i dobra, jest, mamy to. Przyfarbujemy specjalnie włosy na inny kolor. No i dosypmy teraz ostrego sosu do jego jedzenia. Boże, nie, po co ja to jadłem, mój język piecze. Kochani, ostatnia prosto do wygrania, jest 30:29 dla taty. Wystarczy, że teraz przestraszę prezydenta i... O, Boże, nie, ale było tak blisko. Teraz stójcie, koniec czasu, wygrywa tata, 1-0. Policja, pomocy, mnie nawiedziły duchy. Duchy straszą po całym bruchu w NRP. Ja się teraz boję wejść do własnego domu, proszę, to jest nagranie z kamer. Ja nie wierzę, że to serio jest prawda. Patrzcie, tutaj lewituje karton, jeszcze samochód sam jeździ. Uwaga, uwaga, teraz wszyscy łowcy duchów do bruchu w NRP, to jest rózga. Drugie wyzwanie to zemsta na łowcach duchów. Co, ale poczekaj, jacy łowcy duchów? Au! Nie dajcie się złapać, bo teraz już na zawsze umrzecie. Mój specjalny czujnik wykrywa, że oni są gdzieś tutaj. Dobra, ale musimy coś naprawdę szybko wykombinować. Trzeba mu jakoś przeszkolić, mam na to idealny plan. Dobra, mamy jakiegoś ducha, dawaj, dawaj. Proszę, kość, ale tutaj. Nie, ja teraz już nigdy nie wrócę. Ja tak nie mogę skończyć, oni dosłownie już podchodzą. Zostawię na niego tą specjalną pułapkę. I kolejny duch. Dobra, następny duch z kolei. No i dobra, z tego co widzę, to zostały jeszcze 3 duchy. Mam perfekcyjny pomysł, teraz wejdę do samolotu. Boże, moja głowa, teraz nie mogę się ruszyć. Ha, 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 ha. Nie wiem jak ty, ale ja już niszczę pierwszych łowców duchów.
Okej, przecież to szukałeś, ale oni już podchodzą. Mamy następnego ducha, teraz już nigdy proszę nie was, uciekniesz. Naprawdę przestańcie. Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Status drugiego zadania Goti przegrywa. To już piąty, szósty, pęk siódmy i do tego ósmy łowca. A biedny Goti ma dalej okrągłe zero. Goti, dasz radę, proszę wymyśl coś. Ale pamiętajcie, jest jedna zasada, nigdy nie używajcie pełnej mocy ducha. Dobra, ale niech będzie, chyba nie mam innego wyboru. Goti, ale posłuchaj, to naprawdę źle się dla ciebie skończy. I jeszcze nie wiesz, że jestem na wolności. On serio wyszedł, ale czy jak, co, kiedy? Goti, jak ty to zrobiłeś? Przecież to jest niemożliwe. Ale dobra, był pierwszy. No i wasz samochód też cały eksploduje. Dobra, musimy szybko nadrobić. Teraz siłą ducha łowcy wstańcie. I do tego jeszcze teraz wejdźmy w ciało jednego z nich. Za 10 sekund w końcu wrócę do świata żywy. No i teraz za to wszystko wlatujesz do odkurzacza, jesteś cały wyssony. Uwaga, uwaga, zostało 20 sekund do końca, ale czekaj, nie, on znowu tego użył. Ja niech będzie 10, bęk 15, no i ostatni, czyli 26 łowca duchu. Dobra, wywalony w tą zasadę, Goti Bóg, to ja też. Au! Ale poczekaj, to znaczy, że ja teraz wygrałem. Nie, nie, nikt z was nie wygrał. Złamaliście moją jedyną zasadę. Ale finalnie ostrzegam jeszcze raz, a ja król duchów zamienię wszystko w zagłodę. Dobrze, naprawdę obiecuję, że na 100% nic nie zrobimy. Trzecie, ostateczne zadaje to wywalka Goti Faestata ze sobą. Buahahaha. No nie gadajcie, serio, oni zbierają już kolejne duchy. No nie, ale nas jest za mało, co teraz? Zamknij się, babo, przez lata przygotowałem idealny plan. Au! Dobra, ale tutaj jest licznik i żeby stać się silniejszym, trzeba ukraść jak największą liczbę złych dusz. Uwaga, wszystkie złe duchy, opytajcie i zmanipulujcie ludzi, sam zniszczy całe Brookhaven RP. Boże, pomocą pytało mnie, ja jestem naprawdę zły. Dobra, ale widzowie, chyba musimy wejść do środka ciała najbogatszego człowieka. Ja jestem dobra, naprawdę, proszę zostaw mnie. Możesz mi zaufać, to nie ja. No i bam. Bęk, ty też nie, serio. Wiem, że to jesteś ty, przyznaj się. Ale na pewno to jesteś ty. Szybko uciekajmy, są zanim mnie złapie. Chodź tutaj, zła duszo, przede mną nie uciekniesz. Ojoj, chciałbyś, ale to ja będę od ciebie silniejszy. Hej, ale to jest nie fair, ale dobra, pierwsza zła dusza. Wynik zebranych dusz, tata 5, Goti 1. Poważne kłopoty, co oni robią, liczba złych dusz zaczęła wzrastać. Jesteś opętany przez złą duszę. Sub i lapka, jeżeli nie chcesz, żeby ta zła dusza cię opętała. Dobra, niech będzie zła dusza do twojego ciała i będziesz podpadała całe Brookhaven RP. Dosłownie wszystkie zwierzęta teraz będą złe. Zjadać ludzi, zjadać wszystko. Dawaj, dawaj, Goti, jeszcze więcej dusz, kolejna dusza, bęk, następna. 45 zła dusza. O, jakie słodkie zwierzątka, co się dzieje? Status wyssanych dusz, Goti 15, tata 52. Nikt nie będzie oglądał filmu Wiatr w restauracji, czy uczył się w szkole. Ale poczekajcie, skąd on ma tyle dusz? Au! Koniec czasu, nastała ostateczna chwila. Czy mi się przewidziało, ma 102 dusze, a tylko 50? 3, 2, 1, teraz Volko 100! Jesteś dla mnie za stoły pęk, wybuchowe uderzenie ducha. Ja nie wiem, że wiedziałem, że jesteś gorszy. Ale moje marzenia. Ja będę najlepszy piłkarzem na świecie jak Lewandowski. I już nigdy cię nie opuszczę, mój kochany piesku. Nie, nie, tak po prostu nie może być. Cała maksymalna energia ducha. Ja nie mogę przejść, się ostrzegały. Naprawdę mnie wkurzyliście, bęk, i udało się, wygrałem to. Dobra, sami tego chcieliście. To było naprawdę niebezpiecznie, obydwoje trafiacie do świata bęki i smutku. Za 3, 2, 1. Nie byłbym tego taki pewien, bo bęk już teraz całym ruchem zamienię w zagłody. Co się dzieje, królu duchu? To jest król złych duchów, teraz zmiana planów, ratujcie całe Brookhaven RP. A żeby to zrobić, to musicie... Coś go zabrało, ale co musimy? Nie wiem, ale jestem tak silny, że teraz ich pokonam. Au! Go też zabrali, już teraz nie wiem, co robić. Wchodźcie do więzienia, teraz już nikt was nie uratuje. No nie, czemu ja teraz nie mogę użyć moich mocy ducha? Brookhaven News! Te wszyscy są opytani, już nie ma odwrotu. I w sumie to ja też boom studio. Teraz rozbij cały autobus. Ale co się dzieje, co pan robi? Żadne wakacje, bo teraz nie utopimy. Ale z tego co pamiętam, to mówił, że... Spokojnie, spokojnie, jesteście półduchami, tylko jeden z was wróci do swojej postaci. No dobra, ale jak zostać pełnym duchem? Mogę ci pomóc i zamienić się w najsilniejszego ducha. Pierwszy krok, wybij tą niewidzialną płotkę. Już się robi, ale fuj, jakie to jest niedobre. Został tylko ten dzieciak, teraz rozkaz, dopadnijcie go. Teraz ćwicz jak najmocniej na siłowni.
Dobra, ale chłopaki, ten dług jest gdzieś tutaj. O nie, mnie chłonie idą, co teraz? Teleportacja, ucieczka! No i ostatecznie musisz przeskoczyć przez te ogromne rzeczy. Dawaj pierwszy, proszę cię, dawaj, dobra, jest, udało się. Drugie jest naprawdę łatwe. Niech będzie trzecie. Pęk wysoko, czwarte. Dobra, czy dobra, do ostatniej jest, udało się. Poddaj się, już nigdy nie wrócisz do normalności. O tak, nigdy, 100% poziomu Gotiego ducha. No i to jest super siła Omega ducha. Nie no, ale serio, maksymalny poziom ducha. Dobra, za mną, sami musimy go pokonać. Oj, oj, królu, teraz to jest twój koniec. Wszystkie duchy, teraz dajcie mi całą energię. Ja nie wiesz, jaki on jest wielki. Dobra, niech będzie już jej ostatni raz. No i bum, teraz wypędzę każdego złego ducha. Boże, ale nie, co się ze mną stało? Tylko nie to, ale mój cały plan. Goti, wygrywaj, wraca do normalności. A ja, co ze mną? Goti, masz wybór, tata trafia do męki czy nie? Tato, wiem, że dużo złego mi zrobiłeś, ale niech będzie, wracamy. Teraz Goti i Maja, pokażcie swoje oceny. Piątka z plusem, hehehe. Ale mamo i tato, ja? Nie, jasno ci powiedział tata. Bo ja dostałem jedynkę z plusem. No ja nie mogę, Goti, znowu to samo. Ty jesteś głupim, śmierdzącym, bezmózgim, nieuczącym się i najgorszym synem na świecie. Ale proszę was, przestańcie mnie wyzywać. Goti, rozumiesz, to teraz masz zrobić wynalazek albo zniszczę twoją siłownię. Ale mamo i tato, ja chcę wyciskać, proszę nie. No i bum, bang, bam, głupia siłownia Gotiego. Czy wy właśnie wiecie, że zniszczyliście moje największe marzenie? Teraz, Goti, stwórz wynalazek albo wyrzucę cię z naszej rodziny. Okej, jeszcze troszkę, bang, tu dodajmy i bang, pianka na patyku. I ty to, Goti, nazywasz wynalazkiem, teraz masz za swoje gorszy synku. Wiecie co, spadajcie ode mnie, głupi rodzice. Okej, dobra, już wy jesteście gotowi na konkurs wynalazków o milion robów. Poziom mądrości Gotiego równa się 5%. Moje kochani, kłopoty, ja nic nie potrafię. Teraz wynalazki, stop. Dobra, niech będzie tutaj, wlejmy tutaj, dodajmy trochę kalkulacji, trochę, niech będzie trochę haków, okej. Uwaga, poziom mądrości Gotiego wzrósł do 25%. Widzowie, ale co jest, patrzcie na to, ja wynalazłem przyczepkę. Bomba termojądrowa niszcząca cały świat. To jest mój robot 2300X. Specjalne wiązanie, które teraz po złączeniu zamieni Gotiego w głupiego, obrzydliwego nuba. Ale poczekajcie, widzowie, co jest, co się ze mną stało? Nie no, ale ja nie mogę, co wy ze mną zrobiliście. No i bam, robotyczny laser w Gotiego. No i bum, głupi Goti. Rozumiesz, to nie lepiej bez proszę przestać, to naprawdę boli. Przegrywek Gotisia już zawsze będzie głupi. A wiecie co, wy wszyscy walcie się. Zobaczycie, jeszcze będę najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Dobra, nie widzę, posłuchajcie, ja muszę się zemcić i stać się mądrzejszy. Ale niestety ja mam tylko jednego Robuxa. Hej, ty niebieskowłosy, sprzedam ci tą książkę za jednego Robuxa. Okej, dobra, niech będzie, dawaj tą książkę. A co jest, czytamy, okej, dobra, jest, udało się, jestem mądrzejszy. Obecnie poziom mądrości Gotiego równa się 30%. No i teraz powolutku zakradnijmy się do tej biblioteki. Patrzcie na to, jestem coraz mądrzejszy. Okej, pierwsze obliczenie. Obliczenie, obliczenie, obliczenie. Halo, dziwny gościu, co ty robisz w mojej bibliotece? Teraz wywalaj stąd. O tak, babciu, mam stąd wywalać. Ja nie mogę, ale gościu, czego ty nie rozumiesz? Bang, 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 bum. Au. No to stara babo, patrz na to. Epicki laser XCC. Poczekaj, co? Jednak ja żartowałam, proszę, stój. No i bam, laser, spadaj, głupi gościu. No i oczywiście, bam, biblioteka też podpalona. Nie, ale ci by się przewidziało, tak po prostu nie może być, to jest przesada. Goti, masz 40% mądrości. Mężu, ale co teraz, co teraz, co teraz? No i teraz to jest czas na zemstę na wszystkich. Okej, dobra, teraz, rodzino, musimy go powstrzymać i mam na to idealny pomysł. Wystarczy zrobić specjalną hipnozę, która przez te ekrany na ten eliksir nienawiści Gotiego. Okej, dobra, pierwszy prank z użyciem mojej mądrości. Ja nie mogę, już mam po prostu dość bycia prezydentem. No i teraz, jak on tutaj wejdzie? Au, to naprawdę bolało. Brookhaven you. A ja, rodzice, stworzyłam eliksir mądrości. A ja teleportator 10 000 C. Uwaga, wszyscy, nienawidzić Gotiego. Got jest głupi, wyzywać go od głupiego, prankować go, jest bez mózgi, rozumiecie? To nienawidzić go wszyscy. O mój Boże, ja nienawidzę tego głupiego Gotiego. Teraz wyzywać i zniszczyć bez mózgiego Gotiego. No i teraz, widzowie, dzięki tym mózgom. To już jest połowa, 50% mądrości Gotiego. No i teraz z moich obliczeń wynika, że siłą głowy będę mógł podnosić przedmioty. Jest, udało się, co jest? Pam, pam. Ale poczekajcie, co jest? Dlaczego tutaj nikogo nie ma?
Ktokolwiek proszę pomocy, ja tutaj umieram. Malonie, co tam się dzieje, już naprawdę pomagam. Malonie, poczekajcie, czy mi się przewidziało. Mój cały dom się teraz pali, co jest? No i jest, udało się, cały dom Gotiego jest spalony. Spadaj ode mnie, gościu, i teraz halo, policja, on spalił mój dom. Nie no, teraz to przesadziłeś, idziesz do więzienia. Albo dobra, jednak nie pomyliło mi się teraz, tylko ty idziesz do celi. Co, ale poczekaj, czemu do celi? Dobra, stworzę drabinę i bang, wyjdę stąd. Dobra, to jest czas na wycieczkę od Boże, albo dobra, nie, dzieci, patrzcie, to jest ten głupek Goti. Ale jak to, poczekaj, co, ja już nie jestem taki głupi. Nie, no, ja nie wierzę, właśnie spełnię swoje marzenie, lecę do Ameryki. Albo dobra, jednak nie wolę się śmiać z Gotiego. Ale poczekajcie, ja wam nic nie zrobiłem, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? A masz, głupi, przegrywie, Spider-Man jest za wszystko. Proszę, proszę, ludzie, pomocą zniszczyć całe Brookhaven. Dobrze, Spider-Manie, już pomagam, bam, laserowe gogle. Albo nie, poczekaj, czy to jest? Tak, Spider-Man, to jest, o! Granit Gotiego kupa, który ma kupę zamiast mózgu i ma zero IQ. Jest prawdą Gotiego dronem i wszystko idzie zgodnie z planem. O nie, ale patrzcie na to, ten kotek zaraz spadnie. Dobra, szybko przyniosę go telekinezą i jest, udało się! Poziom mądrości Gotiego równa się 65%! Nie no, co jest, nawet pies mnie wyzywa od głupiego, Ryż, stałem z grobu, bo chcę powstrzymać Gotiego! Nie no, to jest po prostu przesada, nawet zombie mnie nienawidzi. Szybciej, szybciej, w tym domu jest dziecko i zaraz cały się spali, ale poczekaj, nie stój! Są sprawy ważne i ważniejsze! Wywalone w to dziecko, tata i mama Gotiego zahipnotyzowali nas, aby cię powstrzymać! Dobra, ale nie poczekajcie, oni was zahipnotyzowali, żeby mnie powstrzymać? Nie no, nie gadajcie, co oni zrobili! Ja teraz jestem naprawdę wkurzony, ciekawe, co powiecie na to! Teraz wystarczy moją mądrością skraftować oto coś. Jest, udało się, kontrolator wieku! Niebezpieczeństwo, uwaga, mózg Gotiego osiągnął 80% mądrości! No i tak, Goti, nie zadziała, masz zbyt mały mózg! No i teraz wy będziecie dziećmi, a masz! Bang, bang, zoom, bang, bang, boom! A tobie, policjanci, dam 200 lat i zamieniasz się w szkieleta! Wy wszyscy przez lato obrażaliście mnie, że jestem głupi! Ale nie, halo, my chcemy do mamusi! Teraz to jest ten czas, córku, teleportuj nas! No i teraz, Goti, już na mnie uciekniesz! Ale serio, tato i mamo, teraz energia całego mojego mózgu! Ja nie mogę, co jest, nasze głowy zaraz eksplodują! Chcielibyście rodzina Modric, ale teraz idziecie ze mną! Ale poczekaj, kim ty jesteś teraz, zostaw moją rodzinę! No i twój koniec też za 3, 2, 1! Nie, nie posłuchaj, najmądrzejszy, nie ma takiej opcji! Niebieskowłosy Goti idzie ze mną! Kochani, ale poczekajcie, co jest, gdzie ja jestem, ale poczekaj! Kim ty jesteś, dziwna babo, proszę, zostaw mnie! Goti, spokojnie, ja ci pomogę stać się mądrzejszy! Ale jak to pomożeć, jak chcę uratować swoją rodzinę? Czekaj, sprawdzimy, kocioł mówi, że... Poziom mądrości Gotiego równa się 90%! Uwaga, zagrożenie życia, natychmiast odejdźcie od tej osoby! Goti, twoje rodzice są zamknięci w więzieniu najmądrzejszego człowieka na świecie! No i teraz już nikt ode mnie nie będzie mądrzejszy! Co? Ale że moje rodzice są w więzieniu, co jest? Pierwsze zadanie do bycia mądrzejszym to... Przynieść mi z tajnej bazy zapaliłem o ten złoty mózgowy kryształ! Dobra, widzowie, chyba nie mam innego wyjścia. Badanie terenu, badanie terenu. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. Uwaga, intruz, cel znaleziony. Dobra, niech będzie typu. A ciebie, junkbocie, na biegun północny. Uwaga, systemy, zimno, zimno, zimno. No i teraz wystarczy się troszeczkę zakrać i bang, mamy to. Dobra, wiecie co, nie mamy czasu, szybko stąd uciekajmy. Wy tutaj bez mózgi zostańcie, a ja z moją mądrością idę zniszczyć całe Brookhaven. Całe Brookhaven teraz dzięki mnie się pali. Dobra, czarodziejko, jestem, proszę, kryształ. Goti, kłopoty, kłopoty, kłopoty. Ale poczekaj, poczekaj, co się dzieje? Najmądrzejszy teraz niszczy całe Brookhaven. No i teraz tym głupim ludziom odpalę disaster pakiem wszystko, co się da. A ten do mnie porwą kosmici. O nie, ale mamo i tato pomocy, co się dzieje? Tylko nie, to kosmici mnie porywają. Lecisz z nami w kosmos, głupi dzieciaku. Teraz to już czas na ostateczne zadanie, czyli musisz mi przynieść ze środka głowy najmądrzejszego kawałek jego mózgu. Poczekaj, poczekaj, co do środka jego głowy, ale jak to? Dasz radę, teraz biegnij, Goti, powodzenia. Posłuchajcie, z moich obliczeń wynika, że on teraz niszczy przedszkole. I jest, udało się, stoi tam. No i bum, głupie przedszkole. Nie, Goti, jedna rado, jest zbyt głupi, teraz już nikt nas nie uratuje. Dobra, mamy na to idealny pomysł, skraftuję po mnie szator. Teraz dzięki temu urządzeniu wszystkie samochody wylecą w powietrze. Dobra, powiedzmy się i tak, żeby nie zauważył. Bang, wskoczmy do jego buzi. Głupia mucha mi wleciała do buzi. On tutaj połknął książki naukowca, co jest? No i teraz zeskoczmy na dół. O mój Boże, jak mi się kręci w głowie, co jest? Ja nie mogę, co jest, jaki ten mózg jest ogromny, ale dobra, powiedzmy trochę tego. I bang, teraz wyskoczmy, mamy wszystko w tej butelce. Jest, udało się, wynalazłem robota, który będzie niszczył wszystko z mnie.
Ojoj, policja, ja się naprawdę poddaję. Teraz ręce do góry, idzie z nami do więzienia. Ja potrafię kontrolować umysły i macie mi oddać wszystkie swoje pieniądze i mnie zostawić. Proszę, co jest twoje milion robuxu? Proszę, pani czarodziejko, eliksir z mózgu. Teraz troszeczkę pomieszamy w tym kotle. Jest, udało się. Hej, pan w Gotiego. Ja stąd uciekam, twój mózg zaraz eksploduje. Teraz ja będę jeszcze silniejszy. Więcej książek, więcej książek. Teraz jeszcze do którego kalkulacje. Proszę uciekać od tej osoby, niebezpieczeństwo. Powtarzam, 98% mądrości. Ale poczekaj, dzwoni nieznany numer, okej? Okay? Hej, Gotti, jeśli chcesz odzyskać swoją rodzinę! Tak, co mam zrobić najmądrzejszy? To przyjść na najwyższą górę Brookhaven do militarnej bazy! Ja nie wiem, że jestem tak blisko, ja ich uratuję! Głupi dzieciak dał się nabrać i teraz zostało tylko zniszczyć Brookhaven RP! O nie, nie przewidziałam tego, to była pułapka! Ale okej, okay, mam na to idealny pomysł! No i tutaj na dole są moi rodzice i jest, udało się! Gotti, stój, to wszystko to była pułapka! Ale że co, jaka pułapka? On teraz idzie zniszczyć całe Brookhaven, bierz tą podkę! Wystarczy wejść tutaj i podłożyć moją tektoniczną pompę nuklearną! Czemu ty nas porwałaś, chora bobo? To dla dobra Brookhaven muszę pobrać energię z waszego mózgu! Teraz to połączmy, to dodajmy z tym i dawaj, dawaj! Jest, udało się, mamy to specjalne złote jabłko mądrości! Nie no, teraz to ona nam zabrała mózgi, jesteśmy głupi! Okej, dobra, wejdźmy tutaj, bęk, wypijmy podkę! O nie, uwaga, 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 szaleństwo, mózg się przegrzewa, 99% mądrości. No i koniec świata za 3, 2, 1. Nie najmądrzejszy, proszę, nie rób tego. O, a co mi takiego zrobić, Gotti, zero IQ? Telekineza. Oh! Ale, ale, poczekaj, dlaczego to nie działa? A masz za swoje, teraz już nikt mnie nie powstrzyma. Gotti, proszę, jest to jabłko szybciej. Bomba nuklearna tika, ha, 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 ha. Dam, 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 dam. No i teraz to jest czas na 100% mądrości Gotiego. Co, 100%? Poczekaj, nie! O nie, zostało naprawdę mało czasu, ale dobra, szybko wynajdę to i bang, kontrolator czasu! No i okej, cofnięcie czasu o 10 sekund! I bang, laser bombę! Ale nie mój cały plan, proszę nie! No i twój mózg będzie teraz mega malutki! O nie, ale poczekaj, to się dzieje, o! 2 plus 2 równa się 3! Gotti, naprawdę przepraszam, że cię obrażałem! Synuś, już możesz wrócić do naszej rodziny! Wiesz co, jednak ty jesteś naprawdę mądry! Posłuchajcie, bang, teleportacja! I lecicie w kosmos za to wszystko! Uwaga, uwaga, dzieciaki, teraz rozwiążcie to zadanie! Ja nie mogę, ale tu będzie proste, to jest 4! No i teraz tu będzie 5032! Ale to jest takie łatwiutkie, pierwiastek 742! Cała klasa dostaje 6 i został nam ostatni, czyli Gotti! Proszę panią, to naprawdę nie jest dobry pomysł! Ale dobra, widzowie, niech będzie 1! Nie rozumiesz, to jest przesada, dostajesz za to 1! Ale klasa, poczekajcie, po co te piłki? O, to boli moja głowa, ja nie mogę! O, proszę przestać, ja się naprawdę za was zaraz zemszę. Wiecie co, bo ja nie chcę być wcale mądry, bo ja chcę być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Wywalaj z tej szkoły teraz, głupi Gotti. Ale ty masz, nie rozumiesz, to nas nie obchodzi. Bam, 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 bam. Nie, ale Gotti, posłuchaj, teraz tu już przesadziłeś. Rozumiesz, to za to wszystko zostajesz wyrzucony z Brookhaven szkoły. Dlaczego wszyscy mnie tutaj wyzywają? Co ja takiego zrobiłem? Ja chcę być tylko mega silny. Ale dobra, niech będzie to czas na rapunek tego głupiego domu. Czekajcie, kochani, ale nie, kto to jest? Teraz ręce do góry, oddaj wszystkie pieniądze! Hej, ale ty nie ma takiej opcji, zostaw go, głupi złodzieju! Halo, mamo i tato, pomocy, Gotti mnie pobił! To nie, poczekajcie, to wcale nie jest prawda! Ja nie mogę, Gotti, co ty zrobiłeś? Ja właśnie uratowałem brata! O Jezu, to naprawdę bolało! Gotti, jesteś najgorszym synem, my wszystko wiemy, zostałeś wyrzucony z Brookhaven szkoły! Ale, ale, mamo, ja nie chcę być mądry, jak chcemy cię piskie muskuły! Teraz, Gotti, chodź tutaj, to czas odciąć ci te głupie mięśnie! Ale rodzice, to jest moje marzenie, naprawdę, przestań! Cię mnie to denerwować! Ucinamy mu te głupie mięśnie, bang, 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 to już jest po prostu przesada! Rozwaliłeś nasz telewizor, komputer, wyrzuciłeś nasz samochód za 1 000 000 dolarów w kosmos i do tego zabiłeś swoje
mojego brata. To jeszcze nie wszystko, bo Big Dom leci w powietrze. Ale rozumiesz to, Gotti, my cię nienawidzimy i za to wszystko idziesz do domu dziecka. Żeby wrócić do naszej rodziny za 24 godziny walka my, VST Gotti. Hejka niebieskowłosy, naprawdę mi się podobasz. Okej, dobra, niech będzie, ale zostaniesz moją dziewczyną. Tak, Gotti, bo ja cię naprawdę bardzo kocham. Buzi, buzi. Teraz gościu zostawiam, to jest moja dziewczyna. Jest moja głowa, co wy zrobiliście? Dobra, ale nie widzę, posłuchajcie, ja mam dość, ja muszę stać się silniejszy. Dobra, niech będzie, wyciskamy to dziecko. Dawaj, 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 proszę, Gotti. No jest, udało się, jestem silniejszy. Level siły Gotiego wzrósł do poziomu drugiego. Widzowie, ale co teraz, kłopoty? Ja nie mam pieniędzy, ale poczekajcie, czy mi się przewidziało. Uwaga, teraz wszyscy mieszkańcy, to czas na konkurs walko 10 tysięcy rubów. Okej, dobra, widzowie, niech będzie, to jest idealna szansa. Uwaga, teraz pierwsza walko 100. Rozumiesz to, siłaczu, nie masz ze mną szans. Przestań się uśmieszać, o bombo, jesteś za słaby. Druga walka, czerwony VS Gigocha. Teraz uwaga, walka 100. Zamknij się, głupi chuderlaczku, masz kosmos. Widzowie, mam naprawdę poważne kłopoty, on dosłownie wygrał z każdym. Gotti VS Bully 100. No i ciebie też pokona, niebiesko włosy. Ale co jest, jak ty jesteś taki silny? No i okej, ostateczny cios za 3, 2, 1. Nie, rozumiesz to, ja na to nie pozwolę. Hej, ale ty, gościu, co ty robi? No i jest, udało się, jestem silniejszy. Poziom siły Gotiego ewoluował do levelu trzeciego. No i co powiesz na to, głupi przegrywie? Zobaczysz, ja jeszcze będę silniejszy. Gratulacje, Gotti, wygrałeś 10 tysięcy robux. No i ja kupię za to 5 burgerów siły. Pyszne burgery. Hej, ale wy bulerzy, proszę, oddajcie moją zabawkę. No ale nie gadajcie, jestem na nich za wolny. Hej, witajcie, chcielibyśmy adoptować tego silnego dzieciaka. Poczekaj, ale co, jak to adoptowany, gdzie my idziemy? Teraz, Gotti, zjedz to złote jedzenie, będziesz silniejszy. Pyszne jedzenie. Teraz poziom siły Gotiego równa się level 4. No nie, ale nie gadajcie, nasi bogaci wrogowie mają gościa, który wygrał konkurs siły. Tato, ale on ma 4 poziom siły, a ja mam tylko 3. Teraz to już totalnie nikt mnie nie pokona. Ja nie mogę, zamknijcie się, ty teraz idziesz na siłownię i pij te nielegalne płotki siły. No a ja z mamą mamy idealny pomysł, jak ich powstrzymać. Rozwalimy im całą siłownię i porwiemy ich głupią, bogatą córkę. Hej, proszę, nie róbcie tego, wypuśćcie mnie. Ale dobrze, staruszku kontrolator, myśli, jest już gotowy. Tak, szefie, wszystko jest gotowe. No i widzowie, patrzcie na to, tutaj jedzie ciężarówka, która zaraz przejedzie tą babcię. Ja go zatrzymał, to jest naprawdę epickie. Teraz gleba ręce do góry, to jest napad na ten sklep. O tak, złodzieju, robisz napad. Chciałbyś, bo właśnie lądujesz w więzieniu. Proszę pomocy, przygniót mnie samochód, ja zaraz tutaj umrę. No ja nie wiem, czy ja dam radę podnieść ten samochód. Ale jest, udało się, podniosłem, co jest. Teraz powolutku zakradniemy się do tego wojska i bam, spadaj, żołnierzu. No i dobra, od teraz, generale, będziemy jednością. Poczekaj, nie, gościu, ale co tutaj robisz? Jest, dobra, udało się. I teraz wy wszyscy wojskowi do ciągów i zniszczyć tą rodzinę najbogatszych. A ja za to wejdę w ciało prezydenta. Ale dobra, ja muszę być jeszcze silniejszy. Zemsta będzie słodka, będziemy najsilniejszą rodziną na świecie. No nie, ale widzowie, została mi godzina do walki. Ale za to moja nowa bogata rodzina kupiła mi specjalną podkę wzmocnienia. To już jest naprawdę dużo. Level szybkości, wytrzymałości Gotiego to 5. Gotti, ale serio myślisz, że to wystarczy? Zobacz na to, lepszy syn ma już 7 level, a ty co? Poczekajcie, ale jak to 7? Nie, no serio, się rozłączyli. Ale że czołgi, poczekaj, o co chodzi? Teraz bogaci, ręce do góry, patrzcie na to, wasza córka jest tutaj uwięziona. Mamo i tato, naprawdę nie musicie mnie ratować, to jest naprawdę fajnie. No i teraz idziecie z nami do najbardziej strzeżonego więzienia na świecie. Witaj, głupi przegrywie, Gotti, gleba, masz się poddać. Ale co ja takiego zrobiłem, przecież ja pomagałem. Ja nie mogę, powiedziałem coś, masz na swoje niebiesko włosy. Ale nie moją umieścioną łapa, co wy zrobiliście. Ale dobra, sam tego chciałeś, Gotti, trzymaj to. Ale czemu to zrobiłeś, prezydencie, tylko nie moja druga ręka? Gotti, to czas na więzienie! Nie, ale żadne więzienie, ja stąd po prostu uciekam! Proszę, myśliaku, to jest nielegalna mikstura z czarnego rynku! Mój level siły z tą podką to 10, Gotti, teraz nie ma szans! Rozumiesz to, Gotti, trafisz do więzienia jak twoja cała bogata, głupia rodzina! Ale nie gadajcie, serio, straciłem już drugą rodzinę! Ale dobra, widzowie, niech będzie, schowajmy się tutaj! Ja nie mogę, Gotti, serio, jesteś taki głupi, bum! O nie, ale co jest, cały dom się pali? Ja też się palę, tylko nie to! Poziom Gotti'ego spadł do levela zerowego! Moje nogi i całe ciało jest zaraz tutaj
dosłownie zemdleję. Teraz głupi przegryje, wchodzimy już do mnie, ucieknie. Nie byłbym tego taki pewien, bo teraz Goti idzie ze mną. Halo szefie, kłopoty, jakiś gościu zabrał nam Gotiego. No nie żartujecie sobie ze mnie, to nie tak miało być. Spokojnie, spokojnie, tato, mam już 12 poziom siły. Ale dobra, mam idealny pomysł. Rozwieźmy po całym Brookhaven poszukiwania Gotiego, a kto go znajdzie, dostanie 1 000 000 Robux. Nie, ale poczekajcie, czy mi się coś przewidziało. Dobra, ale nie, idę szukać tego przegrywa. Ja teraz będę najbogatszym człowiekiem na świecie. Bang, bang, szybko, operacja Goti, pum. Ale widzowie, co jeszcze ja robię w tym szpitalu? Hej, przyjaciele, on jest w tym szpitalu, teraz szybko biegnijmy. Dobra, jest, udało się, szybko uciekajmy, zanim nas złapią. No nie, ale widzowie, serio, znowu mi się śni tata. Nie, ale to nie jest sen, proszę, zostaw mnie. Mam po prostu dość patrzenia, jak rodzina najsilniejszych niszczy całe Brookhaven RP. Musimy współpracować i ten najsilniejszy człowiek świata ci pomoże. Ja nie wierzę, ale ja naprawdę wrócę do rodziny. Oto walka będzie potem. No i żeby stać się najsilniejszy, musisz. Jest, udało się, namierzyliśmy ich, są tutaj, w tym opuszczonym domu. Mam 50 poziom umiejętności i teraz dosłownie mogę podnieść samochód. Dobra, niech będzie jeszcze więcej nielegalnych potek. Wykonaj te 2 mityczne zadania. No i teraz jest tą złotą pizzę. Dobra, ale niech będzie, nie mam innego wyjścia. Ja nie wierzę, ale co jest, moje mieście wróciły. Poziom umiejętności Gotiego wzrósł do levela 40. Teraz teleportuję cię do pierwszego miejsca. Oj, 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 ten dzieciak wykonuje sobie głupie zadania. A my za to teraz mamy kolejną dostawę legendarnych eliksirów umiejętności. Nie, no, nie gadajcie, co jest, to jest przecież nielegalne. Setny poziom siły. Pierwsze zadanie to pokonaj 2 legendarne bossy. Ale jakie bossy, poczekaj, o co chodzi? Goti, Goti, pyszny, zjeść go i pokonać go. Nie, ale czy mi się przewidziało 60 poziom siły? Dobra, ale szybko powyciskajmy, zanim do mnie dojdzie. No i jest, udało się, 70 poziom siły. Trzymaj to, Goti, nie ma szans. Ale, ale poczekaj, jak to ci dziś zrobi? Bo jestem najsilniejszy, używam omega uderzenia Gotiego. Goti, ale ten bot jest silniejszy, ty nie dasz rady. Ale kochani, poczekajcie, co to są za dźwięki? Oh! Ale o nie, ty jesteś ode mnie silniejszy, co jest? Tato, ale ja już jestem gotowy, mam 400 poziom siły. To jest czas przejąć całe Brookhaven RP. No i rzucamy tą bombę za 3, 2, 1. Nie, nie, ja na to nie pozwolę. Teraz bum, wszystko wybucha. Au, ale poczekajcie, co to było? Goti, to jest idealna okazja, ty masz większą od niego wytrzymałość. Ja zrobię wszystko, żeby być najsilniejszy. Nie gadajcie, całe Brookhaven RP jest zniszczone. Teraz wszystkie budynki będą podpalone. Brookhaven RP nikt nie będzie miał samochodu. Ani domu. Wszyscy ludzie w Brookhaven RP trafią do więzienia. No i teraz zostało ostatnie zadanie, czyli... tak, tato, co się dzieje? Goti, ale szybko, pośpiesz się! Wszyscy ludzie zostali zamknięci, a całe Brookhaven RP jest zniszczone! No i twoja dziewczyna Vera została złapana! Ja nie mogę, proszę, Goti, ratuj nas! No i dobra, ostateczne zadanie to... Wygraj walkę z najsilniejszym i całą twoją rodziną i zabierz im energię! Czekamy na ciebie na najwyższym budynku Brookhaven RP! Ale co ta walka miała być potem? No i za 3, 2, 1... Teraz walka 100! Dobra, ale 2 na 1, co jest? Ty jesteś za słabe wybuchowe uderzenie! Rozumiesz? Tego ty jesteś niki. Tylko nie, to przecież moje marzenie. Bo ja chcę być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Nie, nie, tak po prostu nie może być. Ja teraz jestem najsilniejszy na świecie, rozumiecie to? Goti, uratuj Brookhaven RP i wejdź do tego ognistego basenu. Okej, dobra, niech będzie siup. I jest, ja nie wiem, że udało się ostateczny poziom siły. Okej, dobra, niech będzie, wsiadam do tego czołgu. No i bo szpital i bank, galeria. Ale widzowie, oba 10 000 poziom siły, Goti ma naprawdę poważne kłopoty. Ale dobra, szybko biegniemy, bo musimy ich pokonać. No i teraz wystarczy, że uderzę w tą siebie i energia zniszczy całe Brookhaven RP. No i za 3, 2, 1. Nie, ale proszę cię, nie rób tego. Oj, oj, Goti, po co mi takiego zrobi? Ja jestem 10 razy silniejszy. Au! Ale poczekaj, oni pili nielegalne mikstury. Ale tutaj jest napisane, że jeżeli wybijesz więcej niż jedna, to eksplodujesz. Poczekaj, ale co, ja wypiłem ich setkę. Au! O nie, ja mam zerowy poziom siły. Zemsta będzie słodka. No i ty tak samo nie żyjesz, głupi. Proszę, teraz wszyscy wychodźcie. Goti, ale dosłownie nikt cię nie może pokonać. Bozi, bozi. Proszę, to jest twoje 1 000 000 Robux za uratowanie nas. Ale widzowie, jest, udało się, spełniłem swoje największe marzenie. Pozdrawiam i dziękuję za wspieranie na najwyższym poziomie MoboPod.